Bo zawsze robię to z zaskoczenia, wiesz, żeby tam, żeby wyciągnąć jakieś brudne sekrety na sam początku. Ta kurwa. Po nazwisku wszystkich siemanko, uszanowanie, słuchajcie, dzisiaj ten odcinek jest nagrywany w specjalny sposób, ponieważ nie nie jest tak źle. Wczoraj nagrywałem odcinek z Adamem Drzewickim, który będzie za jakiś czas, to jest też wspólny spoiler. I byłem straszliwie naćpany lekami. I to jest ten wyjątek, że teraz byłeś naćpany lekami? Lekami, tak. tak no. nie, nie, że te, nie, zawsze. akurat rozmowy prowadzę na, czy, na trzeźwo. Tam się staram nie, nie być ani to nawet nie Wiele skacowany. Wiele rozmów z tobą przeprowadziłem, jak A, byłeś o, tak, ani to to trzeźwy, ani nie na kacu. <laughs> jak spałem. <laughs> A znaczy, nie było kiedyś coś takiego, że my byliśmy razem w pokoju i ty mnie obrażałeś przez sen? Tak, znaczy bo nie. Ja tak... Gdaj, bo ja gadam przez sen często. No. Tak, ale ten, że nie wymyślam tego, że musieliśmy się już śmialiśmy z tego, że ja wszedłem do pokoju chyba jakoś po cichu, razem byliśmy, nie chciałem cię obudzić, ja mówię zale wszystko w porządku, a ty mi pirnałaj ty gni do, nie chcesz no może rozmawiać. <słuch> chyba było coś takiego, faktycznie, no bo e, wszyscy, wszystkie osoby, które ze mną mają wątpliwą przyjemność dzielić pokój, to narzekają na to, że Albo Czyli to jest bełkot? Przez tak. Albo to jest bełkot, albo to są jakieś takie właśnie bliżej niesprecyzowane po pojazdy. Nie? Dziwne, co <coughs> Że nawet podświadomie. Tak, no. Nie, ale e, mówię też, bo to oczywiście te, te panie lekami związane jest z kontuzją nogi. I, e, e, Ale ja pamiętam, że ty miałeś kiedyś taką bardzo fajną kostkę sobie zadrapałeś. Chyba jechaliśmy do Mielca e, no. i spotkaliśmy się na. No, głównym miejscu, gdzie się ludzie spotykają, czyli mielieszkim dworcu. Dworcu, dworcu autobusowym. I pamiętam, że twoja metoda powstrzymania infekcji to było, bo nie było tak z minus 7, minus 10, że odsłonić. to po No prostu. tak, no, zamrozić, no absolutnie. No to było, ja dalej nie widzę w tym problemu. Wyleczyłem to w 3 dni. Co prawda nie mam stopy do dzisiaj, ale. <laughs> Ładnie się zagoiło, nie? To jest tak zwana metoda stalingradzka. <laughs> Na, na zimnie po prostu wystawić. O, no. Słabi żołnierze nie wiedzą jak, jak się to robi faktycznie, ale to było. Był też, żeby przejść tak bardzo szybko i fajny temat, który w sumie jest na antypodach dosłownie, nie tylko jeśli chodzi o temperatury, ale też i Miejsce na Ziemi, bo byłeś niedawno w dwóch bardzo interesujących krajach. Jeden, jeden to jest chyba prawdziwy mikrokosmos, bo to jest Tajlandia, prawda? Tak, ale drugi jeszcze bardziej ciekawy, czyli tak. Birma. No. Birma to jest dziki kraj na maksa, absolutnie. Czy znaczy, można Birma mówić, czy oni wolą Myanmar? Tak? Bo... Znaczy, oni właśnie ta teraz, która doszła do władzy. No. świetnie, że ją wymówiłeś, bo ja nie chciałem ryzykować. E, to ona właśnie tak. chyba oficjalnie powiedziała, że może my się nazywamy Birma, ale wiem, że na nas możecie mówić Myanmar. W sensie, że dla Aha. nich to jest obojętne. No, Birma to jest ta nazwa nadana przez Anglików. Dlatego oni tak średnio do niej podchodzą. Nie? To jest tak jak e, mhm. wiesz, e, Mumbai i, i, i Bombaj, nie? Mm. Tak, ale no, w sensie, o o, dla nich to jest wymienne mhm. i nie było żadnego problemu. Nie było tak, że jak byliśmy tam i powiedzieliśmy Myanmar albo Birma, to że ktoś się wzdrygał albo... A dalej poprawiały. byłeś biały, jak to mówię. Dalej byłem biały, tak. No, to I to dużo dobrze, pomagało. Tak. <laughs> Wyraźnie, bo co, że jak masz... Jest... Nie, ja nigdy tam nie byłem, ale z wielu, wielu wspaniałych materiałów komediowych opartych zresztą na wizyt wizytach w Tajlandii i innych krajach, tam to się pojechało kurwa i tak dalej, to e, wyłania się obraz, że. Warto być biały. Warto mieć pieniądze jeszcze, tak, Bo no. biały biedak to jest. Koszmarny koniec. ja na przykład to czułem, że. Jest, y i tak się zmieniło. Znaczy wiem, że, mm -hmm. że to dziwnie zawsze, ale wiem, że byliśmy w restauracji właśnie z jakimś białym, który nam opowiadał, wkurzony, że kiedyś to było lepiej. Bo jak biały wchodził do restauracji, to nawet nie płacił. Tylko oni chcieli mu dawać jedzenie za darmo. Tak. Za tak, a myśmy takie, ty wiesz, że to jedzenie kosztuje dolara. Mówi, no wiem, ale kiedyś było lepiej. Jest jakim za Dobra, miejscowy guide można powiedzieć. Nie? Um, nie, no faktycznie, bo to też nie, nie jest tylko, nie, ale tylko żeby z, z ostatniej tej podróży, oczywiście, Tajlandy jest gigantyczny kraj, nie? On jest m, aż taki, no mówię, kalejdoskop różnych regionów, kuchni, niesamowitej, e, też właśnie wspaniałej tak. przyrody, e, ale dość intensywne też. Nie wiem, czy o polityce chcę mówić, bo on, bo on bo... jest dość ciekawy, jeśli chodzi o to, że tam był ten ukochany król, który był. Ja praktycznie... mam dobrą anegdotkę z królem. Tak. Bo ja występowałem w Tajlandii, nie teraz, mm -hmm. ale podczas podróży dookoła świata i Tajlandia to był jedyny kraj, gdzie zacenzurowali mój występ. Znaczy, mówię, jakby to było coś ważnego: zacenzurowali mój występ. Mm -hmm. Albo w każdym kraju, co występowałem, się oczywiście dopytywałem o jakiś tam. Nie wiem, lokalne smaczki, mm -hmm. wiesz, co mogę mówić, czego nie. I jedynie mi powiedziano w Tajlandii, że tutaj nie możesz obrażać króla. Tak. Że cokolwiek. To jest poroz... prawo w ogóle. To jest, dokładnie, to jest prawo. I opowiadali historię, że na przykład jakiś komik zaczął, wiesz, słowo, wiesz, no a król i go odcieli. Po prostu tak. nie, ma, nie ma mowy o tym, że będziemy ryzykowali. I anegdotka jest taka, że w którymś momencie król powiedział, że jednak jest człowiekiem, że jednak można go obrażać, że to jest jakby prawo, które jest beznadziejne. Nie twierdzi, to powiedział Abel Argizon. <grystanie> tak. I, <grystanie> i e, 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 powiedział to. I jacyś tam, karyku, jacyś tam ludzie zaczęli go obrażać, karykaturzyści zaczęli go obrażać, po czym wsadził ich do więzienia, bo jasne, powiedział to, ale prawa nie zmienił. <grystanie> I to jest ponoć prawdziwa historia. I to dzisiaj... bardzo mi się podoba, to jak tata, który był wiesz, takim e, tyranem e, w domu, przychodzi i mówi, słuchajcie, o teraz możecie mówić 100% prawdy. I i mówi, nienawidzę cię, zepsułeś mi pa! No, no co, wy możecie mówić prawdę, ale konsekwencje dalej są. No to dokładnie tak. No. No, dla polskich komików, którzy chcą się tam udać i robić e, komedię, i nie, obra... nie chcą popaść w problemy, oczywiście, sugeruję wymienić. Za każdym razem, jak chcesz powiedzieć król, mów y, Jan Paweł II. Tak. I vice versa, rzecz jasna. Teraz <laughs> po tajsku. 100 razy Tak. Nie wiem, powiedzcie czemu taki niemiecki. Od razu jest. Znaczy, język tajski jest bardzo niemiły. Że tak, z... jest agresywny czasami. Ale, on jest ale agresywny, wiesz, dlaczego? on ma ten nosowy ten Aha. dźwięk taki, że to jest takie to jest jakby karetka. Pan jakby pan pan. Pan. Dlaczego wiesz? Bo ale może mi się tylko kojarzy, bo jedyny mój kontakt to jest głównie z filmami yy, Muay Thai z Ong Baka. Tam ludzie głównie krzyczą, że oddaj mi moje słonie! <laughs> No tak, oczywiście. Tony z z ja gdzieś klasyku. Biega, rozgląda się na prawo i na lewo, zawsze z jakiegoś powodu w takiej, w takiej kaszmirowym takim w tym, jak to się nazywa? Coś, co kiedyś Rafał patrzył na. Taki szalik? Szal, taki no, szalik, no. I on wychodzi taki obszarpany, ten szalik. Rozgląda się pięści już naszykowane i wie, że zaraz będą ludzie zabici kolanami. No tak, to są klasyki tajskiego kina. Gdzie są moje spodnie? Gdzie są moje Słoniec, Słonie, Słoniec, słonie, ja, nie słonie. ja myślałem, są moje spodnie miałem tak. Nie, ta fabuła protektora by była znacznie ciekawsza, gdyby to było. Dude, where's my pants? Ale to chodziło o słoń, porwanie mu słoń, wiesz? Słoń ja, dokładnie. Mm -hmm. jego... Ale to się powtórzyło, w Ongbaku, była ta sama fabuła. No nie, no stary, no, jak gdyby z składu nie ma co zmieniać. Jak gdyby słoń zginął, to ludzie kupili, to teraz Bazo. wiesz lali z tego słonie łzy, ale y, faktycznie, bo... Słone łzy? Nie, Słon... Smo... słonie łzy, łzy. Tak. okej, okay, dobrze. Chcę wytłumaczyć każdy z na tylu, żeby... na tylu poziomach niepoprawnych, ale właśnie twoja wizyta wiązała się, ta ostatnia, między innymi z zgłębianiem sztuki, szlachetnej sztuki, pugilistyki łokciami, tak. e, czyli e, też właśnie sobie potrenować Muay Thai, tak? E, tak, no e, w sensie ja trenuję tylko zwykły boks, ale faktycznie chodziłem na zajęcia tajskiego boksu, mm -hmm. ale szczerze tak jak ja pojechałem z jakąś myślą, że poznam, nie wiem, sekretny cios tajnego węża mm -hmm. i że nauczą mnie, <laughs> wiesz, czegoś, jeszcze, co żaden biały do tych coś się nie nauczył. Sekretny cios tajnego węża, to wiesz, co ja mówię, na, jak określam? Jak to określam? Dobra, nie, bo to takie seksualne by się zrobiło. <laughs> Dobra, przestań się rozbierać. I fajnie było i wiesz, trenowałem miałem tam, nie wiem, byłem 20 dni i Aha. trenowałem 30 razy, czyli ponad dwa Kuf, razy dziennie. No. Znaczy ponad raz dziennie. <laughs> tak. Ponad dwa I razy... matematykę miałem codziennie, czyli miałem 9 razy. <laughs> Szaleństwo. E, i... I super, ale właśnie to są zajęcia głównie skonstruowane dla białych, w sensie, że okay. widzisz, że to jest dla, albo dla zawodników profesjonalnych tak. albo dla białych ludzi, którzy tam przyjeżdżają. I nie są... mają, nie potrafią za bardzo. Nawet nie tyle, co nie potrafią, ale wiesz, na przykład ja myślałem, że tam ludzie jeżdżą, bo jest tanio, że te zajęcia, Tajlandia super, a prawda jest taka, że ja płaciłem, też nie chcę, żeby mnie, wiesz, warto sprawdzić stronę internetową, ale ja płaciłem coś z rzędu, nie wiem, tam załóżmy 80 dolarów na tydzień, nie, hmm. za no limit zajęcia dwa razy dziennie i tak no, dalej, no, no. co jest, Niby mało, niby dużo, ale wiesz, teraz na przykład zapisałem się na tutaj na no Legię no. i stare jest dokładnie to samo, dwa zajęcia dziennie, jak chcesz chodzić, to możesz na każde i płacisz 120 zł miesięcznie. Okay. Więc wiesz, porównywalnie, no tam jest mega drogo tak naprawdę. Ja I, I jedyny powód, dlaczego to jest, no bo, no bo biali kupują te karnety tak. i są w Tajlandii, i wiesz, masz super pogodę, jesteś blisko plaży, wiesz, to wszystko jak gdyby się zgadza. I ja bym to też powtórzył, gdybym mhm. miał okazję, ale to nie było na pewno to, co ludzie sobie wyobrażają. To chyba by było trzeba już. Przez mniej przez tą formę taką turystyczną, ale rzeczywiście może się odezwać do jakichś takich twardych ludków z Nie ma czegoś takiego. Mocno wątpię, że a Albo są, pojechać może... do Amsterdamu tak naprawdę. Jeżeli szukasz dobrej sz... Stary. szkoły. Albo, albo na tak? przykład gdzieś w swoim mieście się tak? dogadać z jakimś trenerem, który Ci będzie prywatnie uczył. Tak na serio, to jest to, to jest chyba naj, 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 najłatwiejszy sposób, żeby się nauczyć. No. Bo w tej Tajlandii jasne możesz, ale musisz być zawodnikiem i dużo prosów faktycznie jeździ do Tajlandii i tam sobie trenują, ale jak jesteś nikim, to po co mają cię trenować, nie? W w sensie, jak nie masz hajsu i jesteś nikim, to nie masz żadnej motywacji, żeby cię trenować. racja. To, to ja jeżeli jesteś zawodnikiem już profesjonalnym, no to jedziesz tam prawdopodobnie w siła o ludzi nie? i tam się robią jakieś naznaczałem no, się jakimś tam prętem, nie wiem co się dzieje. Jasne, oczywiście, tak no. Przecież Brzmię to było, to było w, w filmie, gdzie są moje spodnie dwa, tak. gdzie naznaczali prętem wszystkich profesjonalnych zawodników. To są moje skarpetki. No, tak. ale, ale kwestia jest, że, że widzisz, no, biali ludzie psują wiele rzeczy, ale no, z punktu widzenia jakiegoś tam koleżki, który się zajmuje Muay thai w, w Tajlandii i tak, no, wiesz, powiedzmy, że coś tam kopał, gdzieś tam się Pojawił na turnieju króla 10 lat temu i tam. Z... No dobra, no to weź tu... Zróbmy szkołę, nie? I tam przyjeżdżają typy, ty, ty, dobra kopcie, kurwa. co <grym> to jest? <grym 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 i Bez i przesady, ale, ale pewnie gdzieś można to takie autentyczne doświadczenie znaleźć, bo oni dalej są wkręceni w to. Jasne, ja w ogóle, bo ty tak jak gdyby, mhm. ja dalej myślę, że to jest autentyczne. Tak, tak żebyś, nie, nie. Jak nie jakby... gdyby, że to nie jest motyw, że ty jeździsz i jak gdyby nie ma treningów i Aha. po prostu jak gdyby Zdjęcia robisz. Zdjęcia robisz, tak. nie? W sensie to są prawdziwe treningi, tylko już są dostosowane cenowo do białych. O tak A, bym to powiedział. Tak. No. Szkoda. No to Leonardo Szkoda, to, Zrobię blackface następnym razem i, <głos> <głos> i będzie tanie. <noise> to to, to by było. było tak śmieszne, jakby było na zdjęciach i taki hardy blackface. Z tymi czerwonymi ustami jeszcze i za wszystkim tylko jak oczy zostały, pięści złożone. Huu, to jest Ale byś miał od razu na plecach duży, duży ten e, tarcze, no, no Tak od razu by cię tam kilka osób chciało wyjaśnić. No właśnie, bo, treningi byś właśnie. Kimbo slice z grobu by wstał tylko żeby cię dowalić. Um, no, fajnie. No, ale to jest e, też intensywny kraj, słyszałem, nie? że tam e, chociaż też tam, ze względu na to, że on już jest turystyczną Mekką od no wielu Właśnie. Lat. Ja bym ci właśnie zwrócił uwagę na to, że tam już jest ten turystyczny szlak mocno wyryty. Mm -hmm. W sensie w ogóle w tej całej południowo-wschodniej Azji już jest coś takiego, co się nazywa Banana Trail. Tak. I to jest motyw, że po prostu jest mapa dla białasów. Jest. I są wszystkie Bo miasta... ten Banana bread słynny jest tam podawany. to Nie wiem, czy słyszałeś, że jest. E, e, banana bread to jest. E, Miejscowy specjal, który jedzą tylko białasy. Nie, nie, nie wiem, w ogóle o czym mówisz. Banana, banana Bread w, no? Indi w Indiach, nie? jak jedziesz okay, do, no? do Indii, to ponoć, e, e, wiesz, w, w, w jednym z przewodników, ten Lonely Planet, te, te które jakby zaraz jak tam niebiańska plaża z Leonardo DiCaprio wybuchła tak, strasznie mocno, no? no to wszyscy cool. jedziemy tam jo? <laughs> jedziemy Tyler I, e, i właśnie oferują im Banana Bread czyli chlebek bananowy, to no. jest po prostu ciastem, nie, no takim właśnie, mega no, europejskim, no. ale tam jest on jakby Mówię, no e, to, że im smaguje, no to robimy. I wszyscy autentyczny banana, brać. Nie, to jest wymyślone pewnie gdzieś w Belgii a Tak. No ja miałem dokładnie to samo, jak szedłem na ping pong show. Rozmawiałem z ziomkiem i mam takie, dawaj, chodź pójdziemy na jakiś lokalny ping pong show. <grym> <tukasz> <tukasz> takie, mordo, ty nie ma czegoś takiego. Nie ma czegoś takiego, że we wtorek długi pracy. Tak, tak Uch, wychodzi z biura, tak. palisz no, kiepa. Trzeba. Wiesz co nam trzeba teraz? Jeszcze nam trzeba, ale. Słuchaj. Słyszałem, że Bożena z pizdy strzela za rokiem idziemy. Nie będzie turystów. Lokal się. Yeah. No bo dobra, no. I tam wszyscy lokalni wszyscy się znają, piątki sobie przybijają. Tak, no. Ja bym nie mógł pójść na ping-pong show, bo mam, o, mam odruchy, żeby od razu ścinać. Tak, no. Ciężko to są to ruchy. Kota po prostu. No tak, no nie, nie wyzbędziesz się do tego instynktu. Jak nope, podchodzi iść. do ciebie kobieta z, z piłką w ciapie, to ty masz pierwszy instynkt, po prostu, ach, Czach! Nie, jak wyleci, wiesz? Nie, no tak. Zobaczymy, jaką ma obronę, ale e, fakt, no, to jest, to jest ciekawe w sumie, że e, ten. E, te kraje, które e, Myślisz, że tam też będzie taki odwrót, tak jak powoli się zaczyna delikatnie w niektórych miejscach na świecie, taki już antyturystyczny ruch. Czy tam jest toż możliwe, czy raczej. Co masz na myśli przez antyturystyczny ruch? No, no Oczywiście to głównie mówią e, miasta takie dosyć bogate miasta. Mówię o miastach. Ale na przykład w Amsterdamie, tak? Amsterdam, Barcelona, mm -hmm. e, Rzym, e, Wenecja chyba najbardziej, prawda? Tak. I tu chodzi ci głównie o to, że po prostu jest za dużo turystów, Miasto tego nie wytrzymuje. Zadyktu I I tak, ceny i... idą do góry, ale czy myślisz, że w tym wypadku tam dojdzie do takiego momentu, gdzie okej, okay, jakby na przykład Pierwsze, co mi się rzuca na myśl, no to jest właśnie jakieś takie miasteczka, które do tej pory były wiesz, nadmorskie i sympatyczne. Chyba Goa będzie tutaj najlepszym przykładem, nie? Znaczy, bo... No tak, no w sensie, bo trochę o Indiach, trochę o Tajlandii, rozumiem że po prostu o tym regionie. Nie, tak? ja mówię jakby o turyst turystyce ogólnej, że, no. że jeżeli w którym momencie, że ta bilans zysków i strat już zaczyna być na czerwono, bo na przykład, jeżeli była takie, taka. Załóżmy wyspa jak Goła i, i tam wszyscy sobie żyli elegancko z, z fiutami na wierzchu i było sympatycznie. I nagle wiesz, o oh, this is a nice coś yeah. Jacyś Niemcy przyjechali z grzybami no, i wszystko tak, z Tak, nie, z... Tak. nie z wiem ze... dokładnie jak było, ale tak. brzmi prawdopodobnie. Z swoimi trabantami. <laughs> tak było zresztą. Trabant jedzie na Goła, to nie wiem czy a bo to nie będziesz pamiętał serii. Nie, ja to wymyśliłem w tym momencie, jest, na to, Jest seria że... takich niemieckich komedii, gdzie właśnie taki e, Osji, rodzina Ossi, czyli ze wschodnich Niemiec jedzie Trabantem po całej Europie, nie? I to jest takie śmieszne, bo oni są tacy troszeczkę. Oczywiście no... eee! <grystanie> jakbyśmy na to patrzyli, tak kurde, ale wszyscy mają fajnie i tak dalej. Ale śmiesznym elementem tego było, że oni jeździ wszędzie trabantem, nie? Jakby to jest taki koncept. To jakby, jakby maluchem ktoś zapierdalał do Bułgarii. No znowu Niemcy podjebali mi pomysł. No, no wyraźnie, nie <grystanie> tylko ten. Ale do re o reszcie może nie mówmy, bo. <grystanie> Bo to pozostałe pomysły nie chcę się pod nimi podpisywać. E, nie, ale myślę, po prostu... Odpowiadając na Twoje pytanie. Tak. tak. Czyli no. czy on, sądzisz, Wielu że, myślę, jest, że to jest tam na to? Znaczy, po, po pierwsze, to jest nieuniknione, że tak. w każde miejsce, gdzie masz turystów, będzie ich coraz więcej i później to się zje w, swój własny ogon i ci, którzy jadą tam dla prawdziwych doświadczeń, będą szukali inne miejsce, które znowu, jak mm -hmm. zostanie odkryte, to więcej osób przyjedzie i jak gdyby ten proces jest tak. jak gdyby nieunikniony i stary, jak świat. Ale jako. W sensie, że w Tajlandii to nie jesteśmy blisko tego, tak, tak mi się wydaje. Jeszcze, jeszcze w sensie, jest. że Tajowie, mhm. ja mam wrażenie, że na maksa bez turystyki ten kraj jak gdyby, by nie istniał. nie ale że by było jest źle. No. Tak, no jest oparty na turystyce i oni w końcu zaczęli ją dobrze ogarniać. Okay. Widać już takie jak gdyby, elementy, że oni nie do końca tą architekturę ogarniają i że masz na przykład właśnie fajne nie wiem, jakieś takie półmiasteczko z dobrą zabudową i nagle jebutny hotel, mm. który jest takim, wiesz, z szybkim skokiem na hajs, a w długoterminowo no, to, to się przeje. Nie? Jasne. Ym, ale jak mówię, no, jest, przez następne 10 do 20 lat myślę, że będzie tak samo, mm -hmm. wiesz, po prostu coraz więcej, coraz więcej, ale cały czas dostępne. No to jeszcze kolejne pytanie związane z moralnym wymiarem podróżowania gdzieś, bo no. Tajlandia jest krajem autorytarnym, jakkolwiek jest to... Dyktatura miłości, jak niektórzy to określają. Ponieważ po tym, jak król zaczynał tam, coś tam pokasływał, no to. Władzę przejęła tak zwana junta e, wojskowa. Tam są generałowie, tak? Tak. Są... No, możliwe, no? <laughs> nie, nie, ale jakby no. tak jest. <laughs> I oni też prowadzili powszechną Zaużmy, szczęśliwość że tak jest, no. i żeby to każdy dostaje, wiesz, każdy będzie siedział przy oknie w autobusie. Takie, takie mają mniej więcej zamyślenia, wszyscy mamy się uśmiechać, jest choba, choba. No. E, no a je, y, idąc dalej, no, podobna sytuacja, nawet trochę bardziej drastyczna, jest właśnie w Mianmarze, w Birmie. <laughs> no tak. W sensie ja w Tajlandii tego nie odczułem, w Birmie to widzisz na każdym kroku. Tak, tak. i to jest no oczywiście historia tego regionu, jest dość intensywna, i dalej ona się dzieje na naszych oczach. Jak, jak uważasz, czy to jest w ogóle w porządku, żeby tam jechać? A, a, czemu, a czemu nie? No, mimo wszystko te dolary w jakiś stopniu trafią żeby ten reżim, do ludzi, którzy ten reżim propagują i niektórzy nawet z niego korzystają, a niektórzy nawet w nim są. Nie można w, sensie, czyli, że w sensie, żebym zrozumiał, czyli że gdyby to może być uznawane za niemoralne, że ty jedziesz tam i wydajesz pieniądze, mhm. które prędzej czy później trafią do junty? Tak, tak. Nie wiem, nie trafia do mnie ten argument zupełnie. W mm -hmm. sensie, bo konkretnie, jeżeli mówimy o tym argumencie, nie, no nie to jedziesz nie na miejsce... tego tym. Nie, to, ja nie, nie, nie. Ja też, jak to, żeby było jasne, ja nie czuję się zaatakowany. Chodzi mi o to, że jak jedziesz do takiego kraju. A teraz? <laughs> oła, oła! Nie, no to tak naprawdę w tym kraju jest tak duża korupcja, tak. że wszystko leci gotówka z ręki do ręki. Tak. I oczywiście, no nie wiem, płacisz wizę, która może iść do Junty, wiesz, no nie wiem, jakoś propagujesz ten kraj co rozumiem, że wpływa na dobry wizerunek, co pomaga rządowi, jakieś tego typu aspekty, ale dużo na miejscu wydajesz, dając ludziom gotówką, mm -hmm. płacisz za coś, wiesz, poznajesz kulturę, tak naprawdę wracasz i opowiadasz o tych problemach, co de facto może tworzyć większą, nie wiem, świadomość problemu i, i, i zachęcić ludzi do pomocy, nie? Tak Więc samo, dokładnie, tak. Ja nie, ja nie widzę żadnego Aha. moralnego, jak gdyby, powodu, dlaczego miałbym nie jechać do takiego mm -hmm. kraju. Ma, ma, ma to sens. Tak samo hmm. ja, na przykład, jakby ktoś był chory na raka, to Kupował mu fajki, i potem po powrocie bym zwiększał świadomość. tutaj <śmienicza> tak zapal sobie. Zobaczymy, czy A ja Jak działa. wrócę do siebie na Jamę, to napiszę post o tym. Słuchajcie, są tacy, co mają raka i dalej palą. Nie Wiem, co z tym zrobić. Nie, ale oczywiście to jest przykład ekstremalny, bo mamy do czynienia w Myanmarze teraz dosyć poważnym. Wiesz, prze prześladowaniami, jedna z najbardziej prześladowanych mniejszości obecnie to są Roxinżowie, ci, ci tak, ludzie, którzy. No. W, chyba w e, rejonach graniczących z Bangladeszem. E, zamieszkiwali i teraz są niestety wypędzeni i to w sposób brutalny. E, ale jak to wygląda właśnie na co dzień w, w, w Birmie? Bo to musi być Psz szalony kraj. Szalony. W sensie to jest absurd za absurdem. Mhm. Od tego, że, nie wiem, idziesz ulicą i nagle widzisz typiarę, która sprzedaje sowy. I <laughs> po tu ma sowy. albo przechodzisz koło jednego tak. garażu, e, który sprzedaje buty, i jak mówię, buty. to... A podchodzisz. <laughs> Uhu, I seven here? Nie, nie, nie jakiś żart z sowami by był dobry tutaj na miejscu, ale. A, ale to są smażone sowy czy żywe? Jakieś? Żywe sowy. Żywe Ona są. ma na głowie po prostu żywe sowy i jak ja poczułem. To do... Artemida trochę, tak. tak nie. I one ponoć spełniają życzenia. Jak gdyby jest, jest jakiś tego typu element, ale wydaje mi się, że ona pierwszy łapała sowy i później wymyśliła całą strategię marketingową. <grym> wątpię, że sowy wcześniej spełniały marzenia. Nocną pocztę do Hogwartu, też od Ja yeah, pierdolę. E, Więc przechodzisz ulicą, jakimś marketem. Tam jest w ogóle jest, jest mało do zobaczenia. Takiego, że na przykład jedziesz i masz takie, tu jest piękne muzeum, albo zobacz na ten most. Nie? E. To jest raczej takie, że idziesz sobie targiem. I, I widzisz, nie wiem, jeden sklep, który sprzedaje pojedyncze buty. W sensie dosłownie tam jest bardzo dużo osób, które ma na przykład jednego Adidasa i Japonkę. Tak. Albo, albo wiesz, jeden większy but, drugi mniejszy but. I to widzisz tak, jak idziesz. No, nie? Tak. Więc masz jednego typa, który sprzedaje buty, a obok jest gościu, który sprzedaje D wanny. Dobra. Wysz Albo Fajnie, jakby było dwóch braci takich, którzy się mega pokłócili, jak Adolf i Rudolf Dassler. I, i każdy założył <laughs> osobne firmy, i ten jeden produkuje prawy but, a ten lewy. <laughs> tak, no oh, jest. I tak. potem Twix ukradł już pomysł na to, więc chuj im w dupę. Ale, ale koncept, nie, no to jest rzeczywistość. Pamiętam właśnie, jak e, e, jak było na przykład, wiesz, że, że e, no, opowiada mi tam mój dziadek, jak szedł do wojska, nie, no to wybieranie tych butów, kurwa, do. Na, bo na początku dostawałeś sprzęt po prostu, to mówisz, że to była tragedia po prostu, bo musiałeś szybko wbić i mniej więcej swój rozmiar znaleźć. Mhm. I bega i to było zdekompletowane. Po prostu kurwa, wyrzucaj ci buty i się szuka. Nie? No tak, no. I ten, co ostatni został, no to kurwa. Charlie Chaplin, Chaplin minimum. To on jak, jak Buster Keaton chodził po prostu w jednym takim gigantycznym, drugim malutkim. I potem, żeby nie było wstydu, no to mu jakieś tam e, ogarniali. Ale wystaw sobie, że musisz biegać w jednym za małym, w drugim za dużym. A żyć? Hmm. No tak, no to jest dosyć też izolowany był kraj przez wiele lat międzynarodowymi sankcjami, dopiero właściwie po tej. On do teraz się taki wydaje. W sensie, tak? że tam nie ma za bardzo. To nie jest tak, że idziesz, i masz Starbucks za Starbucksem. O, dzięki Paul. Nie ma w ogóle żadnego. Jak za są nich trzy, to jest, to jest dobrze. To jest <laughs> Adaptant. Nie ma żadnych fast foodów, nie ma, wszystkie na przykład, o to kolejny absurd, masz samochody na ulicy, mhm. po pierwsze wszyscy jeżdżą pra po prawej stronie, bo w którymś momencie, w momencie, którymś Junta powiedziała, że to w sumie lepiej jest jeździć po prawej. Tylko a to nic... nie jest po prostu brytyjski? Nie. nie, oni to zmienili z dnia na dzień, w sensie, hmm. to było... A to znaczy w czasach brytyjskich na pewno jeździli zgodnie z e, imperialną formą. E, jest szansa... A potem może w ramach wyzwolenia, a potem ma jednak nie, i tak psuje. W, w którym momencie, w sensie... W co, Brytyjczycy stamtąd pewno wyjechali w połowie XX wieku. Może Jakoś później? Tak? Możemy to sprawdzić, ale nie róbmy. Zaufajcie nam po prostu. No e... Dzisiejszy odcinek to jest. E... Posłuży wam do przygotowania się do rozszerzonej matury z języka birnamskiego. Który nie istnieje. Nie, istnieje, istnieje. E... Zresztą ciekawostka, sorry, to jeszcze wtrącę do wtrącenia. No, no. Ale e... Birma jest pierwszym krajem, to dla ciebie może być normalnie. Mnie to zszokowało. Że nie mają liczb, w sensie nie mają naszych liczb. Ja myślałem, że cały świat używa tych samych liczb. Myślałem, że jak gdyby ok, są rz liczby rzymskie. Tak? Który, wiem, że tak. istnieją, ale nie są używane nigdzie. Tak. Myślałem, że nie wiem, już od tysiąca lat wszyscy używają arabskich liczb. I Aha. jakby wejdziesz w Chinach do sklepu, no to nie skumasz co, ale przynajmniej wiedział za ile, prawda? Tak, zgadza się. a w Birmie masz. E... Wła... Osobny system liczbowy. Oso... Tak. Jedynka to trójkąt, dwójka to kółko. Ale decymalnie się rozliczałem, nie jestem jakimiś szurniętymi dwunastkowarciem. Wiesz o co chodzi, że nie system. Nie wiem, wiem wiem. Nie no, domyślam się, że dziesiątkami, bo bym wiedział, gdyby wiesz, dwunastkami. By było. Tak. No. Ja pierdolę że na tuziny kopy jeszcze w swoim języku i tak się idzie. Tak, no. Bądź zarabiaj tam, jak jesteś twardy. Dostałem, kurwa, nie wiem ile dostałem. Coś dostałem, no. Nie, to mają. No to na przykład w którymś momencie no, mi... pieniężnie to Junta wycofała, tam szef tej Junty chyba w 2005 Zaczy, roku wycofał. oferujmy wy, wy, jeden. Nie, 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 zdaje mi się, że to jest słowo po, pochodzenia hiszpańskiego. Więc ty mówisz hunta. No tak, ja jak się zwróciłem na to uwagę. Że też czasami to. zawsze kojarzyłem to, że odnosiło się. Pierwszy raz, kiedy się spotkałem, no. to kiedy odnosiło się do Argentyny, do tej grupy tych pułkowników, którzy przejęli władzę tam i wprowadzili dyktaturę. I właśnie zaczął mówić, junta argentyńska. I mi się to tak skontowało. Czekamy na wasze komentarze, ale. <laughs> Zadzwońcie do studia, powiedzcie, tak. co było to. Czekaj to chwilkę. Nie, ostatnio zrobiliśmy tak, że czekaliśmy na telefony. Bo to... przez 15 minut. Bardzo dobra audycja wyjątkowa. Um, nie, ale czy oni po prostu mają taką władzę, że mogą, wiesz, liczbami mieszać i tak dalej, no, totalną właściwie. Oni tak? mają totalną władzę. To, co chciałem ci powiedzieć, to że w 2005 roku yy, władza wojskowa. Mm, o, o, o jakby brzaliśmy z kłopotu? wycofała banknoty 100 wariatowe i 50 wariatowe, nie wiem czym się tam płaciło, i wprowadzili 75 wariatów i 35 wariatów. jak, się, jak pytano ich o powód, w sensie dlaczego dlaczego Aha. ten, to 35 to było, bo astrolog powiedział, że to jest szczęśliwa liczba, a 75, bo było akurat 75 urodziny głównego typa. Okay. I cały system się zjebał rok później, jak skończył 76 Sześć, lat, lat i już jak gdyby nie było. Wiesz, stary, i to było wprowadzone z dnia na dzień. Dosłownie we wtorek są tak. ważne, w środę już nie. No, um, tam musi być inwestycje długofalowe muszą być bardzo w cenie. Tak. Myślę, że absolutnie to musi wjechać z naszym biznesem. Też, co, co dziesiątą słowę na bok, że <laughs> stary, myślę, że <laughs> tam biznes podcastowy będzie kwitł. <laughs> Wchodzisz do mnie. Wiesz, że przyszłość, chodź, zaprowadzę cię do takiego składziku, to wsowy, popierdalaj, popierdalają i kurwa, zobaczysz. <laughs> I jeszcze zobaczysz. Panie, to dla nie ma myszy w całym, w całym kraju. Ciekawe jak oni się odnieśli do filmu Rambo, nie tego ostatniego, tylko przedostatniego. A on nie jest tam w Birmie, tak? Tak, on się dzieje w Birmie. Nie? Bo to oni wtedy byli przez pewien czas takim gorącym gównem, że do nich można strzelać. <laughs> kurwa, kojarzę, o co chodzi? Amerykańskie filmy zawsze promują. E, przez to uciska Tak, Ta, no. Rosjanie wcześniej byli wiadomo, e, 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 kartele to można było tak. bezlitośnie bez dobrązować. Ogólnie inny kolor skóry pomaga. <laughs> no. Rosjanie byli tutaj ciekawym wyjątkiem. Jeden jest tylko taki film, polecam go Tobie również, nazywa się Czerwony Skorpion. E, film z udziałem Dolfa Lundgrena. No, właśnie no, coś mi się kojarzy. Możliwe. On, on co ciekawe, był w wielu e, takich filmach, jak się oglądało, tam wiesz, te, nawet późne, pie, wczesne 2000, koniec dziewięćdziesiątych, to. Reklamy były przed e, filmami. E, reklamy DVD, ale też VHS. Nie? I myślałem, no. ja kiedyś to zobaczyłem. Mówiłem, kurwa, muszę to zobaczyć. Nie jest taki super film, ale co go wyróżnia? Otóż w tym filmie do jako nawrócony e, jakiś tam żołnierz, e, który pomagał najpierw w interwencji. Na jakimś, Zgubił nam, spodnie. Zgubił spodnie, <gubił> spodnie. I potem chodziło. I must find them. Wszyscy <laughs> <guby> przerażeni. Nie, strzelał do Słowaków. To było ciekawe. Okay. Wiesz, bo Do prostu... Słowaków można było wtedy. Nie, po prostu jakoś mnie to bardzo zdziwiło, że akurat na jaką komunistyczną e, jakby siłę interwencyjną wybrali Czechosłowaków. Zróbcie. Okay. No. jakby tak przecież. No tak, no nie są to jakby żołnierze, którzy są w układzie warszawskim i tak dalej. Co tam robią, kurwa? Czemu jest inwazja Czechosłowacka gdzieś tak się, gdzieś na jakiejś pustyni. Szczerze tam. A, pomogicie I, tak. i tak, co? Tu się kurwa dzieje. Bardzo interesujące. Ale faktycznie przez pewien czas Birmanczycy mieli taką wyznaczoną Teraz już nie wiem, kto jest północny korobcimy dobity. Chcia, no, Północna Korea bym obstawił, jest wysoko na tej liście. Tak, trzeba kogoś zaszczelić, żeby nie czuć moralnych oporów. Tak, no. E... Oczywiście w fikcji mówimy. W rzeczywistości to ta rola przysługuje cokolwiek tam stać. Eee, co chodzi, kurwa. Ale dlaczego też wspomniałem Birmy, bo to jest w ogóle szalony kraj, nie? Jakby taki... Ale też ładny, Północ bardzo jest tam taka, ta przyroda jest dosyć intensywna. Tak? Eee... Tak, ale też ona jest totalnie nieprzystosowana do niczego. W sensie to jest dzikie. Na Aha. zasadzie, że, no nie wiem, dojechanie jakiegokolwiek dystansu, może jak jest piękny las, ale z miasta, żeby tam dojechać, złóżmy, że to jest 100 km, tak. to wyjeżdżasz 30 km poza miasto i dosłownie kończy się droga. W sensie, że później Aha. po prostu jedziesz tak, że, no chyba tędy, nie? Tak, na, dosłownie na kompas, na azymut powinieneś jechać, Jasne. nie? E, wiesz, my jechaliśmy z stolicy, która jest opuszczona. Do yy, Baganu, czyli do tych świątyń. Mhm. No i stary, to jest wiesz, no, główna trasa, tak naprawdę, no, ze stolicy do głównego obiektu turystycznego. No i w którymś momencie na tej drodze, znaczy brakuje drogi. I po prostu no. jedziesz ze samochodami i masz taką nadzieję, że ten z przodu wie, dokąd jedzie. Tak. Chodzi. Bo, bo nie masz żadnej tutaj to Trochę To system edukacji w Polsce. <śmiech> <śmiech> tak, że masz nadzieję, że ten z przodu wie? <laughs> I też nie ma żadnej. Drogi. Dzicz totalna, jak no, ja, wszyscy tam poszli, więc. Wygląda na to, ale to, A jak jest tam, bo wspominałeś o, o infrastrukturze hotelowej, że oni mają jakąś, tylko że ona jest jedna z takich bardziej niewykorzystanych. Znaczy to w Napi nie? Gdzie, tak. gdzie właśnie stolica, która została stworzona w, w początku XXI wieku, e, piękna. Dziesięciopasmowe autostrady, ronda z pięknymi wiesz, kwiatami, e, nie wiem, e, galerie handlowe e, na, na tysiące metrów w których nie ma sklepów, komunikacja miejska nie istnieje, a na rondzie nikogo nie było odkąd go wybudowali, nie? W sensie jest totalnie pusto, więc na przykład wchodzisz do hoteli, w którym nie mam pojęcia jakim cudem zostały stworzone, ale masz, nie wiem, tam 10 hoteli mniej więcej obok siebie, 5 gwiazdkowych, Hilton, yy, tam nie wiem, coś tam, coś innego, my wjeżdżamy do jednego i jakby jest to uczucie, że ty wiesz, że jesteś tam pierwszą osobą od miesiąca. Okay. Wiesz, ty to czujesz takie, że ludzie na ciebie się patrzą i są zdziwieni, że przyszedłeś. Okay. I ty jak gdyby tam wchodzisz i masz takie, to mogę no dostać no... pokój. I oni, jak gdyby się na ciebie patrzą, i tak. no chyba tak, no właśnie. <laughs> po chwili tak zaraz. Tak, tak, tak. tak. No. Wychodzi przed, cho ho? No tak, <laughs> tak. razem no, z, z tobą to Razem z tobą czyta. Wiesz, chodzisz na przykład następnego dnia na śniadanie i ty wiesz, że jesteś jedyną osobą w hotelu, ale oni robią śniadanie dla 500 no, nie. osób. No nie, w kraju, w którym no, znaczy się nie, nie jest tak, że masz jeszcze, kurwa codziennie sowę wiesz, kupić. To nie jest tak. Tak, się... no tylko raz na tydzień to <laughs> no, Więc wchodzi. Kto z nas nie pamięta tak jak mama mówiła, słuchajcie, dzieci, dzisiaj jest sowa, ale do jedzę nie, będzie z nami siedzieć przy obiedzie. <laughs> Siadaj tutaj. I siedzi w rogu i patrź. Taka sowana. No tak nie jest. No, Ale e, to, widzisz, to też dobrze, że w sumie zszedłeś z ubitego z szlaku, bo tam chyba nie ma za dużo turystów teraz jeszcze w firmie. Mm, są Marnie. właśnie ci turyści, którzy od, są, są, ja to nazywam, są. Ci turyści, którzy są odkrywcami, mm -hmm. w sensie, którzy jadą w takie miejsce, żeby poznać i są bardziej otwarci na, na, na kulturę, na rozmowę, na, na wiesz, jakąś taką dzikość, ale faktycznie nie ma takich turystów, jak są w Tajlandii, którzy bo jadą... Bo infrastruktury są... chyba nie ma w tym. zupełnie nie ma. Tak. Zupełnie. Musisz jakoś tam, nawet w samochodu nie możesz wynająć. My chcieliśmy samochód wynająć i nie dało rady, bo nie mają takiej po prostu Aha, instytucji. Nie. Nie. Więc złapaliśmy taksówkarza, który nami jeździł 5 dni po prostu z miasta do miasta. To też jest dobre, o tyle, że ten facet jest lokalny, jeszcze może coś Ci podpowiem. Jasne. Nie? I zaskakujące, to mnie na przykład zdziwiło, że oni y, bardzo dobrze mówią po angielsku. O, tak. No to chyba no. też jest to, że tam się stawiało na, wiesz, ta. ta... Ci decydenci wojskowi, oni głównie stawiali właśnie na to, że o wykształcenie i to w kierunku tym niby zachodnim, to jest też spuścizną chyba kolonialną. Też, nie? Tak mi się zdaje przynajmniej, ale, ale to tylko wnioskuję z iluś tam artykułów, co przeczytałem. I jeden z nich poruszał rzecz, którą też wiem, że jakoś zgłębiłeś tam, ponieważ taka trochę zapomniana i powoli znajdująca zainteresowanie sztuka walki, która tam jest, się nazywa tak. left way. Tak, tak no, left way, left albo ja to mówiłem, let way. No. Let way, bo no. ogólnie zasadza się na tym, że no, można zdrowo tam no doszło. <laughs> no to jest sztuka walki nazywana sztuką dziewięciu kończyn. A. I gdzie zadasz pytanie, ale Piotrek, Człowiek nie ma dziewięciu kończyn, Mówię. to ci odpowiem na to, e, masz kolana, pięści, e, łokcie i stopy. O, I powiesz mi uh -huh, na to, no, ale Piotrek, no. to są Tuś... tylko cztery kończyny, a ja ci powiem, nie, to, są o, to jest osiem, bo masz po dwie wszystkiego. No dwie, tak. Gdzie jest dziewiąta? To jest głowa. A, Tutaj cię mam, to jest głowa. I powiesz, Piotrek, głowa to nie jest kończyna, a ja ci powiem, głowa Me, nawet ale... się kończy na A. Tak, to raz, a dwa, przyznam, że. Mega, mega się obawiałem jak się to zdanie skończy. To, to e, bo mogłoby być tak. Tak jest. Tak jak myślicie. Jest to najpotężniejsze. Równie cenimy cios pięścią co kutasę. Rozumiecie? Plenujemy tak. tak. równie mocno. Boże! Da, jak już, jak już, jak już do parteru go sprowadzisz, to, już... to nie ma co pięści używać. Tak jest. Co jest blisko, witalnych. Tak, chcesz, chcesz go co... zniszczyć psychicznie bo za pomocą są... dziewiątej końcina. Tak, Łokcie są jako takie obuchowe ciosy, do, albo takie rozcinające, a ten to jest po prostu już do penetracji głębokie, jak chcesz wrany na pra... Nie, ale jest Od, odrażające. Wiesz, ja trafiłem przez takiego człowieka, który... To też jest ciekawe, że przez Francuza, który się nazywa Dave LeDuc i on Um, właśnie pojechał tam ileś lat temu, um, <laughs> trenując wcześniej przez wiele lat Maj we Francji i, i właśnie zainteresował się tą sztuką walki i te nagrania z tych treningów mnie po prostu. Wygląda to dość intensywnie. Czy miałeś okazję tam. Miałem, by? tak, byłem na treningu. Zresztą pierwsza rzecz, którą warto, dla mnie się, byłem zdziwiony, to że uderzenia z głowy to nie są uderzenia nasze, drsiarskie z czoła. Żeby odchodzić do kogoś tak. i jak gdyby bijesz mu. A co z czołem właśnie rozmawialiśmy? Tak się nigdy nie bije. Tak to się... jest bardzo niebezpieczne. Tak, znaczy, kurde, na u... wiesz, gangstersko to wygląda. Co, ale może się źle skończyć, bo możesz się roztrzaskać twarz, jeżeli ktoś. No je ale jak łeb. wejdzie taki cios z czoła komuś w nos. No to człowieku. No tak, Z ale to jest wiesz. jak pół, same wtedy po pół obrotu, no Kiedy to wejdzie? To raz na 200 lat, a zwykle jesteś. A ja tak szczerze, ja miałem Kretem. koleżkę, który jak zaczynał się bić na ulicę. Znaczy, nie, to że. Zaczynał od pół obrotu? <gry> tak, nie, zaczynał od głowy. Czyli w się sensie pochodził do gościa i mu walił i faktycznie dużo walk skończył. W ten Bo to sposób. jest bardzo też przerażający koncept, tak. że ktoś naraża swój najważniejszy organ, żeby cię twój zniszczyć. Ta. E... Z... Tak, tak. Jest w stanie dużo postawić na szali. Po prostu chce cię zmasakrować. <laughs> Tak czy inaczej? Tym czy myślę. Tym. <laughs> <What? Wiem>. <laughs> tak <laughs> czy inaczej, oni biją bardziej, ja bym to porównał, to jest ciężko y, przekazać bez w, w wideo. Knięciem ale takim. Takim pchnięciem, jak barany. Tak, że, tak, tak. Że, że Bo to też chroni... Głowy uderzają. Wszyscy, właśnie tam było, że to chroni po prostu puszkę mózgową, żeby sobie nie zrobić jakiegoś kuku ciężkiego. Nie? Znaczy, ja ci powiem, że to na pewno nie jest zdrowe, no, nawet w tej sopnoce, Ale to jest porównywalne do, wiesz, jakbyś dużo piłek e, piłkarskich przyjął na łeb. E, bardziej piłek lekarskich. <grym 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 ja, ja, bardziej jakbyś dużo piłek lekarskich przyjął na tak. łeb. Bo ja miałem motyw, że ja, oczywiście jedyne co chciałem na treningu robić, to nauczyć się tego ciosu. tak. I, e, I typ mi dał tarczę i powiedział, dobra, tam musisz w ten sposób uderzać. Ja się do tego przygotowałem, ale nie spodziewałem się, że on będzie mnie też nabijał. Aha. Ja myślałem, że on trzyma tarczę i ja muszę tak w nią wejść. A on mnie tak nabijał, no tak Wisińską bym powiedział, <laughs> w dwóch taki ciach, no. I on mówi tam raz, dwa, trzy. Ja już na dziesiątym jestem zamroczony, a w jedenasty ja nie trafiłem w tarczę, która jest, wiesz, wielkości kurde fotela. I tak się po <laughs> prostu omsknąłem i się wyjebałem za nim, nie. Ja tak, że wszystko w porządku, ja mówię, tak, najebałem go, najebałem go. Najebałem go, najebałem go tak <laughs> tak mówię, Mamo, mamo, nie, jutro nie idę na skrzypce. Nie, a intensywność też, tu kawałki. On zresztą też opowiadał, jakie metody do zahartowania sobie, właśnie, uba robił. To jezus. Czyli co, co robią? Mikro uderzenia głow głową w ścianę. Po prostu, żeby Podchodził sobie... do ściany i tak się. Tak, tak. No nie, właśnie nie? nie z tego takiego desiowskiego, tylko jakiego... <laughs> żeby, żeby wiesz, wzmocnić do mikrostrząsy. Ale to nie może być dobre dla uba. Nie masz nie, szans. Nie, 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 nie. Nie. Bo to, to znaczy, żeby też tu nie. Nawet nie od... trzeba mieć badań, tak <laughs> szczerze. By no, no. no nie było tego filmu z tym, e, co w Stanach było, co Will Smith grał tego doktora, co odkrył, że futbol amerykański szkodzi. Naprawdę? <laughs> oh, Doktor Will Smith. Tak, no. Ale niesamowite, nie? no. że, że oni, Amerykanie w dochodzeniu do oczywistości biją wszystko. Papierosy, kurwa, jeszcze w latach 80. nie wiem czy szkodzą. A jak wypalasz, to jak się czujesz? Koszmarnie, no to kurwa pewnie są dobre. Ale tak samo. No... Ale za to z niewolnictwem szybko jest nie poszło, <laughs> trzeba oddać, że. Bardzo szybko. Raz, dwa to załatwimy. Raz dwa sprawę. No. Słuchajcie, popełniliśmy błąd. <laughs> I będziemy. Nie, nie kłóćmy się o to, nie, nie róbmy żadnej wojny północ-południe, ja. tylko. <hle> Chodźcie wszyscy na lody i tam w sprawie. <laughs> co, nie, nie obsługują was tu? No dobra, to znajdziemy. <laughs> znajdziemy miejsce, gdzie obsługują. To jest nasze wyjście. Ale nie no, ogólnie sztuki walki nie są zdrowe. To jest jakby ich za, zamysłem. Sam trening jest bardzo dobry dla kondycji, dla wie, no koordynacji właśnie, no. i dla no, też jakiegoś takiego przekonania się, żeby no, dzień za dniem uczyć się czegoś nowego. Ale... Znaczy, ja przede wszystkim powiedział, że sporty walki, poza, poza tym, co Ty powiedziałeś, ale dają ogromną pokorę. Mm -hmm. I jednocześnie pewność siebie. Tak. W sensie, że te dwie rzeczy, które niby się wykluczają. O, bo to jest zawsze tak, dla wszystkich kiziorów zawsze się znajdzie ktoś, kto jest. Le klas lepszy od ciebie. Oczywiście, że tak. I... Oczywiście. W sensie, no. to, i to ja nie wiem, ja teraz ćwiczę od roku mm -hmm. i, i, i mam motyw, że zyskałem pewność siebie w takim jak gdyby... Mam piękną anegdotkę ze no no. zeszłego roku. I to jest moja chyba najlepszy moment z zeszłego roku. To jest e, po tych, wiesz, rok trenowałem. Powiedzmy, czuję się silniejszy, szybszy, coś w tym stylu, nie? Jechałem autobusem, gdzie, stary, no nie dało się kupić biletu. W sensie, kupiłem zły bilet, maszyna była zła na przystanku. Wszedłem do e, kierowcy, on nie mógł mi sprzedać. Maszyna w autobusie nie działała, ja jechałem dwa przystanki. Zrobiłem wszystko, co w mojej mocy, żeby kupić ten bilet. Powiedziałem kierowcy, nie damy rady tego garnąć, wysiądę za dwa przystanki, wsiądę do pociągu. Siadam, wstaje typ, mówi, że jest kanarem. I ja mam takie, no panie, pan słyszał tą rozmowę. Pan widział, że nie mogłem kupić tego, nie obchodzi mnie to e, pan musi bilet kupić. E, pan, mandat musi zapłacić. Aha. Ja mu mówię, nie zapłacę tego mandatu. On mówi, to poproszę pana dowód. Ja mu odpowiedziałem, to jest cytat. Ja mu powiedziałem, proszę pana, ja jestem od pana wyższy, silniejszy i szybszy. Nie wiem, czemu powiedziałem wyższy. To wyższy, sam się zdziwiłem. On tak patrzy, nie, nie jesteś wyższy ode mnie. Tak, a nie, sorry, siedziałem. Staję, 3,5 metra tak. Patrzy na ciebie jak na korzełka. Tak. Nie! To był ten 3,5-metrowy kanał. Ostra! Legenda, legenda autobusu 222. Je. Ja, ja mu to powiedziałem i powiedziałem mu, że jak ja mu nie dam żadnego dowodu, nie zapłacę tego mandatu, jak on chce wzywać policję, to niech to zrobi, ale niech wie, że ja ucieknę i pan niepotrzebnie wezwie policję. Ucieknę, będę się bronił w biegu. i będę jeszcze rósł, bo jestem wyższy. E... Ucieknę i będę wyżej. Tak. <laughs> to jest bardzo dobry element. Trzeba powiedzieć komuś, że jesteś wyższy od niego. No to wiem. To... Chyba, że była taka niewielka różnica wzrostu, ale ty, ty masz <noise> centymetr oczka. I też e, miał, miałem ze sobą taśmę do mierzenia i chciałem po prostu ją wykorzystać na wypadek. A, staliście przy, akurat przy tym, jesteś, może, musisz być na tyle wysoki, żeby wejść do autobusu. Dokładnie, dokładnie tak. No, no cóż, no zastraszyłeś człowieka, to, nie jest, e... tak, to jest taka piękna historia. No słuchaj, to, ale właśnie ja czułem, że po pierwsze nie zastraszyłem, tylko miałem motyw, że mówiłem w zasadzie tym tonem głosu, co teraz do ciebie, w sensie mm. byłem bardzo spokojny. Po drugie, ja widziałem, że mam rację. Wiesz co, to nie był ty oddawaj mi kanapkę, wiesz, co, i go gnębię, tylko to był ktoś, kto chciał mnie zgnębić tak. i wiedział, co robi i, i wiesz, chciał wykorzystać sytuację, mm -hmm. wiesz, typa, który, umówmy się, wygląda jak lizak i z którego dużo <grym osób, <grym wiem, wiem, że ma tendencję do takiego, wiesz, stłamszenia. Tak. E, to, ała, przestań mnie bić. O, sam byłem zresztą wielokrotnie tego sprawcą, ale prawda. <grym grym> więc, tak. więc motyw, że jak gdyby ja mu odpowiedziałem, wiedziałem, że było konsekwencją ćwiczeń. I, i jak gdyby dopiero po miesiącu sobie zdałem sprawę, że gdybym nie chodził na ten boks, to by nie stać mnie było na taką odpowiedź, mm -hmm. nie? I jednocześnie ta skromność też wychodzi z tego, że przechodzę na każde zajęcia ja dostaję cały czas po łupie. Ta, no. Wiesz, chodzi, wczoraj trzy razy dostałem po nosie, także trzy razy w osobnych sekwencjach krwawiłem. Wiesz, to chodzi, ta. takie, to jest ale to małe krwawienie to tak w sumie jest takie, no... No to jest taka niucha mi. No, por... no... dobra, do, dorwali mnie. No, no tak, no. Ja właśnie, to też mm. jest ciekawe, że chyba w tych sportach, nie wiem jak, uh -huh. w sensie nie komentując no jest... twojej nogi, a, ja nie odczuwam bólu. Że jak dostaję w nos, to to jest bardziej frustracja, że mi ktoś przywalił tak. i jest takie, że nie trzymałem gardy, niż taki ból, który faktycznie nie, sprawia mi... Nie, bo zwykle wynika z twoich błędów, bo jakby no podstawą, co ta robi druga osoba, no ona chce... Cię trafić, więc ona robi wszystko co co powinna robić, a ty nie zrobiłeś tego, co ty powinien zrobić. Dokładnie. I to jest obraźnie. Często też m, widzi o pewności siebie, bo jakby wiele osób chodzi też tak, i oczywiście my mówimy też z pozycji laików, to nie, nie mam wątpliwości, nie jesteśmy jakimś tam. Za, no mów za siebie, którzy, no cokolwiek, potem, Nie, Nie, <laughs> mówię, że jeśli by przyszło, to do czego? To ja, tak, no, okej, okay, no może, ale, ale wiele osób nie wie, jak wygląda przemoc. Ona jest nieprzyjemna bardzo, jeżeli nie jest w takim formacie sportowym, Bo on jest jakimś takim trochę usankcjonowanym. Mamy zasady, mamy pewne jakieś zabezpieczenia, mamy zaufanie do siebie. Absolutnie. Ale czy, a wiele osób tak z przemocą albo jakbyś jakimkolwiek efektami takimi, to wie, o, na filmach, o, te, tego kurwa kasuje. To tak nigdy nie wygląda. Tak, w no. To wygląda przerażająco. Jeżeli widziałeś kiedyś coś, albo też widzisz, jak to nawet wygląda w formie sportowej, to nie jesteś chętny, żeby wywoływać coś takiego. Tak, jasne. Nie masz żadnej ochoty, się bić z kimś, bo e, zwłaszcza Zaczy, poza ringiem, poza sytuacją sportową. Są, są ogromne zagrożenia, nie tylko wynikające z tego, że kogoś kopniesz, ale ty kopniesz i on upadnie i, i wiesz, i kantem się obije o krawężnik, nie, tak. Kantem głowę o krawężnik i wtedy, kurde, no, typa możesz zabić. Co wiem, że jest tak, no ale to film. Albo młe pod No tak. No. Albo, albo <noise> wiesz. To już tak, kopie dole. ja jest. <noise> Nawet nie wiedziałem. Tak. Następnego dnia obudzisz się w Tokio, w, w samych gaciach, gdzie miasto będzie zniszczone i masz takie o kurde. Ja nie wiedziałem, że mogę ludziom kurwa głowy jak ludzikom lego odpytasz. <laughs> jednym pstryknięciem. No nie, ale przemoc z bliska jest, yy, jest przerażająca. I, i... I jeżeli, i poza oczywiście właśnie taką sformalizowaną formą. Także czy, czy na przykład. Y, y, nie no, bo to wszystko wynika też z tej, tej walki bokserskiej, którą. Stoczyłeś. chcesz tam wrócić w ogóle do, do wiesz tej formuły? Wiesz co? W ogóle mój brat, który organizuje mm -hmm. te wszystkie gale, mi zaproponował, żebym zawalczył za trzy tygodnie. Trzy tygodnie? Za trzy tygodnie. Mm. Trochę... trochę mało czasu. No. Za mało czasu. Nie, wiesz, niby Czyli teraz wróciłem i... w Tajlandii Za dwa tygodnie. For... Tak, no, <laughs> tak. E, I w sumie trochę mi zasiał ziarno, żeby znowu zawalczyć. Ale też ja bym chciał zawalczyć właśnie, żeby to znowu był, wiesz, okres przygotowawczy. Tak, a teraz jest trasa przecież, Dokładnie. Syna Polska, to gdzie? Niby no. jestem, wróciłem z tej Telandii, więc jestem w dobrej formie. No i... ale co, w hotelach tam, wiesz, będziesz i o, o 16 gdzieś musisz być, no to, to nie, nie wiem, czy to jest... No nie, zrezygnowałem, w sensie wyprzedziłeś mnie i nie, nie zgodziłem się na to, ale gdzieś tam też ziarno zostało zasiane i może bym zawalczył jeszcze raz w przyszłości. No wiesz, ja to już. są szczytne cele, wiesz, zbieramy na... na wiesz o, wiesz na co zbieramy? <laughs> znaczy wiem, że, że stare, na przykład na gali, w której ja brałem udział, Aha. zostało zebrane y, kilkadziesiąt tysięcy złotych. Mhm. W sensie tak, że prawie sto, chyba 80 parę, coś w tym stylu. Więc to jest masa pieniędzy, Jasne. które wiem, że zostały oddane na y, potrzebne komuś rzeczy. <laughs> ja, na Na dzieci. Na, na, <laughs> na każdego dzieci, mój wyjazd do Birmy. Tak. <laughs> Kiedyś mieliśmy taki, że, taki żart. Nie wiem, nie wiem, czy on chyba się go nie udało nigdy zrobić. <noise> że, że wiesz, na, na, W ogóle to jest dosyć ponury temat, ale czasem się dzieci rodzą, które mają zależność od heroiny, są uzależnione ze względu, że, że no, matka miała tam złe nawyki. E, i co, trzeba tym, w ogóle jest ciężko się u, e, urodzić, to jest straszne. W Polsce bardzo źle. Ale jeszcze uzależniony od heroiny. Uuu, ale no. to jest to jest wow, handicap z przodu straszny, nie? I tak wiesz zwłaszcza, że musisz ogarnąć. Ty tym dzieciakom się później, jak gdyby daje im coraz mniej heroiny? Żeby nie, się one... im coraz więcej, bo rosną. <laughs> I rośnie ale, też ich Ale jest naprawdę? To, to co ten? Że, bo tak, od heroiny nie możesz musisz, jak gdyby... Odciąć raz, od razu? Od... Gdzie? Zresztą świeżo wyszedłeś, wiesz, z, z Kragdenu, dosłownie. Łoktu mm -hmm. <laughs> żart. O mem, muszę wrócić do tego jeszcze. No. E, nie, ale trzeba tam jakoś delikatnie chyba te, rzeczywiście do tego i, No ale wystaw sobie, że są jacyś, wiesz, powołują się na klauzulę sumienia jakieś hazany tam i mówią, nie, my nie dajemy heroiny, bo to pan Kaczyński powiedział, Lech Kaczyński, że to są mapoteki. To wolno, od 9 lat to jest i to dziecko musi samo ogarnąć, wiesz tam, bo matce, matce pod przystość więc ona to kurwa sama pie na bank, i musi tam chodzić, weź, no. Ale I co poś... się stanie, takie dziecko zacznie. Nie, na leci centrum. właśnie do dilera na Słowie Gdy mieć takie obraz, sobie, że leci taka słowa, wiesz. Uu, uu, przez, lat, przez noc, się, wiesz noc się i i ktoś taki nie <laughs> z, z takimi siwymi oczami, wiesz tam. Taki wymarzony po prostu. Wiem, że. dawaj do tego, do dużego pinka. Na lewo tam. Na lewo. Od opuszczonej Pietronki skryć tutaj. To jest hugokopter teraz no trochę, czek. No chyba to z rozmawiałem rozmawialiśmy na ten temat, może to jest do zrobienia jeszcze. No nie wiem, tak czy kwak, zresztą nie byłoby to na miejscu, żeby tutaj rozmawiać o, o, o takich tematach, zwłaszcza że właściwie ile, jeżeli mnie pamięć nie bo teraz mamy siódmy, będzie to 14 jesteśmy teraz mniej więcej, tak? Może, nie wiem. Eee, będzie wypuszczana ta rozmowa. A no? Bo nagrywamy ją na żywo? Nadzwyczaj... Wygra... Nie, nie ma takiego na to Okej, sorry, <gryw> myślałem, że się to na żywo. Po co udawać? To jest... No nie wiem, myślałem, co to jest, że to... kurwa, wiesz. E, jak chcecie, to post... zadzwońcie do nas teraz. No, e... <grywka> na seks linię no, tego. Ale jesteście sami, to jest najgorsze. <grywka> Ty jest... Nie, to rob, co chcesz. Nie, ale wypuścili swój materiał pół człowiek, pół Wiesz, co było ciekawe, jakby go wypuścić w dwóch częściach. Eee, tak. No. Był taki pomysł? Eee, wiesz, co wczoraj z kimś rozmawiałem, który mi powiedział, że obejrzał połowę. I miałem takie, <laughs> obejrzałeś pół, pół człowieka, pół główka. <laughs> takie jedną to... czwartą. Tak. No. Eee. Ale którą połowę? Tak, pół, tak, dokładnie. to było pół główko, czy o pół człowieka? <laughs> nie, ale ten materiał, to długo z nim jeździłeś? To jest chyba ja ten kawałek z... czasu. To, eee, żeby ci nie skłamać, powiedzmy, pierwszy żart, który powiedzmy został wymyślony do tego materiału, mhm. który dla ciekawostki mogę powiedzieć, że to był ten o hip-hopie. Został wymyślony jakieś, nie wiem, półtora roku temu przynajmniej. Ten o LDZ? Yy, ten o yy, raperzy, że o PZ-cie mówię, że nie doleci do Meksyku. Aha, drog. dobrze, tak, tak no. mm -hmm. Ale to się chyba że z LDZ, sorry, już. Wypuściłem to trzy tygodnie temu i już zapominam. Tak to tego. działa zresztą, no. bo nie będziesz tego już opowiadać. Nie? Tak, już więc w mojej stanu... głowie to jest skończony temat, ale powiem Ci szczerze, chyba tak, no jestem dumny z tego materiału. Mm -hmm. w sensie, że jak go wypuszczałem, ja go zobaczyłem, bardzo ciężkie było nagranie tego, mm -hmm. było wiele problemów. Wiem, i... bo ty wcześniej nagrywałeś w, w mniejszej sali warszawskiej. Tak, i że mieliśmy sześć prób, i one się nie udały, i de facto to było nagrywane w maju już. Mhm. A e, moment, kiedy dowiedzieliśmy się, że to jest nieemisyjne, był listopad. A ja miałem zabukowane grania do grudnia, okay. i w zasadzie w mojej głowie już chciałem nie jeździć z tym w nowym roku. W sensie, Jasne. że chciałem się przygotować do następnego plus te wszystkie duże sale, wyjeździłem, nie było gdzie tego nagrać. E, był stanęło w końcu na. Że pierwszy, że był próba w Warszawie mhm. w Płęcie. Tak. I tam wszyscy mi powiedzieli, że wyszło, i niby było ok, ale ja gdzieś tak zszedłem ze sceny, i miałem takie uczucie, że to nie jest to. I, I ostatnim rzutem powiedziałem, za trzy dni gram w Radomiu, nagrywamy w Radomiu. Mm -hmm. A2. A2. G2. 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 C nie, może. A, A2. G2, tak. Tak. I, e, czy, czy nawet... A2 to Wrocław, przepraszam. Tak. Czy nawet G4 to nie... Się... G2. G2. I, i, I tam nagrałem i, i, i po prostu pykło. Aha. Wiedziałem, że ja się dobrze czuję po występie. Wiedziałem, że wszystko powiedziałem jak chciałem. Oprócz pierwszego żartu, e, który spalił na panewce i musiałem się ratować. Ale reszta mi się weszła i powiedziałem, to już wystarczy. Się. Rzućmy to. No tak, to, to jest też. Bo wiem, że te nagrania były w też takiej mniejszej sali tutaj w Warszawie i tam były nawet jakieś takie ekscesy, nie? bo tam przeszkadzali ludzie, były jakieś, jakieś trollowanie nawet było. Takie. Wiem, do czego bijesz. E ja ci też zwrócę uwagę i nie wiem, czy w właściwym momencie to zrobię, ale że tą historię Glód? opowiedziałem u gawła. Mogę ją jeszcze raz opowiedzieć? Nie, nie, dobra, to zapomnijmy o tym. To opowiedz jakbyś u gawłas. <noise> <noise> tej kurwa <noise> Tej pinglastej kurwy. <noise> Na tym etapie chciałbym bardzo polecić podcast Gawła Feliki, To jest jeden z najlepszych podcastów komediowych. Jedyny w Polsce w moich oczach. A, jest jedyny. Zresztą, nie no, Gawo też tam. W pro, y, on się przykłada, on wycina, wiesz, jakieś takie pauzy i tak dalej, potrafi przenieść wątki, tak, żeby to miało lepszy sens. Tutaj wszystko jest na żywo. Jak już mówili. Tutaj. A dlaczego ty go nie nagrywasz na żywo, skoro nic nie tniesz? Nie, bo naprawdę można coś pierdolnąć, nie? I tam okay. są sytuacje, gdzie, gdzie wiesz, jak się tak, a okej, okay, no, to jest. Opowiadaj. Nie, bo widzisz, to jest też coś, coś interesujące, jesteśmy w, mniej więcej, jeśli chodzi o staż dość podobni, i, no powiedzmy ten taki, taki profesjonalny załóżmy, nie? Tak. No. E... Ja Myślisz, że dokładnie tacy sami. Tak, no. tak, tak. I, I coś, co kiedyś zdawało się wyłącznie prywatą. Jakby to nie miało znaczenia, co powiedziałeś ze sceny, prawda? Albo no. w jakiejś innej formie emisji. Teraz się okazuje, że ktoś to go słuchał <noise> i słucha tego coraz więcej osób. Jak sobie myślisz, wiesz, no, pojawiają nie, się ale też ale problemy. No, Dawaj mi przykład jakichś realnych y, sytuacji w naszym polskiej scenie komediowej, oprócz Gizy, który powiedział, że pierdzi o papierze i smuci konia. No, ja, no i dobra, no? to. I smu, i, 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 no, no ja oprócz... miałem problem. Co powiedziałeś? Bo niepotrzebnie y, z imienia i pseudonimu kogoś y, wy, wy, wymieniłem. To nie było tak, że no. oskarżyłem go wiesz, o wiesz. Ale o, podczas na napój, czy na jakimś podcaście, nie nie, w nagraniu jest. W tak. nagraniu jest? Nie będę mówił no. w którym, ale, ale no. po prostu jak się... I wiesz, i on potem się ze mną skontaktował, był bardzo niezadowolony z tego. I, I wiesz, ja tylko mogłem przeprosić i mi powiedzieć, że teraz to możemy mnie pocałować w dupę w trajerze. Nie, <śmiech> <śmiech> tak nie, nie powiedziałem. A czy nie miałeś takiej sytuacji, gdzie jakby szedłeś, nawet, nawet w obrębie występu, który, pozałóżmy się, od, odbija o 80 do 200 par uszu, ale hmm. dajmy się sobie tak, e okej, okay, to może już Zmieńmy albo rozmyjmy personalnie. Kurcze. E, staram sobie jakiś... Ja, ja nie mam specjalnie kontrowersyjnych tematów, też zwrócę na to uwagę. Znaczy, ja nie wymieniam aha. do końca, w sensie nawet jak opowiadałem o tym. Ale, ale historia to o gangsterach, na przykład. What? What? Nie, to Jaki? jedzenie, mój drogi. E, jak byliśmy słuchani, a teraz. Tak. Co chcesz zacząć jakimś pełnym zdaniem, czy coś? Nigdy pełnym zdaniem. <laughs> Mleko? Niepełne. Półgłówek? Niepełne. Tak. Nie, to, nie, bo to dotyczyło rzeczywiście tam e, wspominania o osobach, nie, bo o jedną historię twoją bym zapytał, tą mm -hmm. historię o, e, o tych gangsterach rosyjskich i e, tej e, gangster wife, którą... Gangster wife? A, to dziewczyny, Kirgistan. Mm -hmm. To jest prawdziwa historia, ale ona nigdy nie została opublikowana. Okay. I... Ale tak myślisz, że nie jest, rozwa... nie jest trochę nierozważnym w ogóle nawet publicznie o nich wspominać tak... E... Ze sceny? Nie pomyślałem nigdy o tym. No bo to są jednak prawdziwi ludzie, którzy to nie To są lubią prawdziwi być. ludzie i... Ale poczekaj, bo ja nawet mogę opowiedzieć tą historię. <grym grym grym> nie, nie rób! Się... Dokładnie o tym mówiłem, żebyś nie robił. Ale... E... W sensie, ja rozumiem, że zagrożona może być ta kobieta, tak. która zrobiła coś, czego nie powinna była zrobić, i ja tak. o tym wiem, i jej mąż o tym nie wie. To... Co mogła zrobić? To... Jak tak ustawiłeś no tak, ale... w postaci dramatu. O, ale dobrać ona była... sobie, ona, ona udzieliła tej porady prawniczej bez, bez właściwych zezwoleń, mąż o tym nie wie. No dobra, no ale ona mieszka w Kirgistanie. No tak. I jakby się jej mąż dowiedział o tym? Myślisz, że ma jakiś szpiegów w Polsce, co słuchają moich stand-upów? No, jest taka teoria, że od dowolnej osoby na ziemi dzielą nas ileś tylko kroków, prawda? Że... No chyba nawet cztery te, cztery uściski dłoni. Tak jest. Zależy. E, czy po, taki podwójny uścisk, czy pojedynczy. <laughs> Zależy, czy liczysz kadłubków, bo tak. oni wtedy nie mają dłoni. I... Jasne, zawsze liczę. E, właściwie na nich opieram moje liczenie, <laughs> bo to per capita jest, a oni głowkę mają. E, nie, ale Fajnie, boże właśnie od dowolnej osoby dzieli nas, ile tam, cztery uściski dłoni, nie? Cztery albo pięć, no. Tak, cztery, albo osiem, jeżeli, jeżeli chodzi o to, że, że chodzi o tych, co tańczą takiego obrotowego taniec wokół siebie, wiesz, trzymając się za dłoń. Tak, no. E, nie, ale jakoś mogło dojść, to nie jest tak, że nie, nie istniejesz w próżni. Chociaż oczywiście... Wiesz, powiem ci tak, A. ja nie mogę jej znaleźć. Okej. Okay. Ja nie mogę jej znaleźć, nie A wiem próbowałeś? Jak... Tak, no, no próbowałem, to. tylko ja nie pamiętam jej imienia. Eee, ja to pamiętam też jako w sensie moja wersja prawdy. Jasne. Wiesz co chodzi? W sensie, że ja nie pamiętam, wiesz, z jakiej ona do końca miejscowości. Wiem kraj, Aha. wiem czym mniej więcej zamował się jej mąż i wiem dlaczego to wszystko było Importem niebezpieczne. Importem Oliwy. Eee, węgiel. Węgiel. Węgiel, on coś z węglem się, robił. Teraz się mówi węgiel na to. Dobra. Eee, Ale nie. to faktycznie nie zostało opublikowane. Nie wiem, nie myślałem o tym. Mhm. Nie, bo tylko chodzi mi o to, że są tacy ludzie, którzy mylą czasami, wiesz, bycie śmiesznym z komedią. I. i Poczekaj, co? sorry, przepraszam, wejdę ci w słowo. No? Opowiem tą historię, tylko powiem, że była z Turkmenistanu, a nie z Kirgistanu. I to wszystko będzie wtedy skryte, nie? No tak, niby tak. Wtedy nie, nie rozwiązuje wszystkich problemów. I Bardzo problem. dużo. Właśnie to? o tym mówię, żeby no. zamaskowywać te elementy prawdziwe jakimś równoznacznym kłamstwem. Bo to tak, nie ma to? znaczenia skądś, kto jest. Nie, ale e, w, e, pamiętam, że wspominałeś o człowieku, który jakby <laughs> pomylił trochę bycie śmiesznym z komedią i, i o tym takim degeneracie, który jest na rynku komediowym dalekowschodnim i który Właściwie niczym Jezus przestaje głównie z ladacznicami i celnikami. Był taki jakiś typko, z którym występowałeś w, w Wietnamie. A mój Boże, okej, okay. wiem o kim mówisz. No, no. Jonathan Atherton. Tak, tak no, człowiek legenda, człowiek, który znał wszystkie prostytutki w Wietnamie z imienia, mm. który do nich podchodził i mówił: On to jest gościu, który. Albo udawał, że zna wszystkie języki, albo znał wszystkie języki, bo on podchodził do ludzi, wiesz skrajnie, nie wiem, Tajlandia, Wietnam, Japonia i ze wszystkimi rozmawiał, tylko nie wiem, czy to będzie rasistowskie, co teraz robię, ale on rozmawiał w ich akcencie. To okay. jak widzisz białego, który podchodzi do Tajki i ma takie PONG to masz takie mordo, przestań to robić. W że sensie, to jest chuj rasistowskie. Ale one mu odpowiadały i e, wiesz, chyba on po prostu dobrze mówił w akcencie. Je jebane, to by było. Koleś jest tak dobry, że wszyscy go mają za rasistę. No. A on to jest tak jakby wiesz, jakby ktoś w Polsce potrafił zrobić tak świetną, e, doskonałą i przekrojową e, parodię, parodię, raczej przywołanie e, takiego afrykańskiego slangu, i znowu w tym oparł swój bit komediowy. Czekamy jeszcze na taką osobę tego wieszcza, który przyjdzie. Przyjdzie, tak, i opowie o tym, jak e, pełen przekrój, wiesz, Martin Luther King będzie tam, będzie będzie Harriet Tubman, będzie LeBron James, będzie Neil deGrasse Tyson, będzie Halle Berry. Tak. Michael Jackson, ale z tych wcześniejszych I lat. Z tych wcześniejszych jeszcze. On w sumie, To by było ciekawe. Uwaga, to jest moja, to jest moja to jest moja parodia i tak, tak mówią czarno skórze I robić Michaela Jacksona z początku kariery? <noise> jak się, no, technicznie rzecz biorąc. <noise> I would like to for everyone to learn. just lean into, into each other and This love each. Dobry, dobry impression. Nie no, ja bardzo lubię. Ja e... przez chwilę myślałem, że ktoś tu czarny jest. <noise> Nie, bardzo mi się podoba jak Will Lettermana, e, Michael Jackson, e, musiał się tłumaczyć e, właśnie na no. For those who love me. <noise> Czyli okej Mak. Na sposób no. na, wspomnieliśmy o Jonathanie yeah. Tertonia, ale tak wyszliśmy od połowy słowa, więc dla słuchaczy, to jest po prostu gościu, który mieszkał w południowo-wschodniej Azji, mm -hmm. Australijczyk, który był najznakomitszym komikiem, jakiego w życiu widziałem. W sensie dosłownie, on potrafił w, w sensie, na najtrudniejszej sali, gdzie wchodzisz i masz, nie wiem, e, ludzi tyłem do ciebie ustawionych, złe światło, i, ta, i wiesz, ja prowadzę, nikt mnie nie słucha. W dupie mnie mają i on nagle wychodzi i. Nie wiadomo jak, ale cały pokój zaczyna się śmiać. On tutaj, wiesz, tutaj, anegdotkę, tutaj crowdwork wszystko robi. I, i ja. Schodząc ze sceny, patrzysz patrz na niego jak na Boga, a on po prostu od razu w, w rynsztok. Dokładnie, dokładnie. W sensie jak podchodzisz na niego i masz takie czemu ty nie jesteś bardziej znany, poznajesz go 5 minut, masz takie, a dlatego, bo okay. życie z nim to piekło. Tak, no, on legendarne crowd, znaczy crowdwork, ciężko. Byliśmy w, w Wietnamie dokładnie. Mhm. I e, ja otwierałem, on był headlinerem, no i stary, rozpierdala jak zawsze, mm -hmm. a był najebany, ja go stary, musiałem z, dosłownie jego zwłoki na scenę, tak jak gdyby on się opierał o mnie zanim wszedł na scenę, stary, w ogóle nie słuchał pierwszej części występu, bo poszedł baru obok na karaoke i trzeba było go z tamtego baru <laughs> przywołać na scenę i wchodzi i stary, nie wiadomo jak, ale zaczyna rozpierdalać, uh -huh. nie, do momentu. Kiedy zauważa, że w pierwszym rzędzie siedzi dziewczynka trzynastoletnia bez zęba, uh -huh. ze swoją siostrą we, w małym, jak gdyby stuosobowym pokoju. Na co on e, zwraca na to uwagę i mówi: Dlaczego nie masz zęba? Ona coś mówi i mówi: Czy to dlatego, że ci go chujem wybiłem wczoraj w nocy. <laughs> miło. I jest takie. Ale... Połowa osób wychodzi z tej sali. Ty masz takie Jezus Maria. Na chuj! Po co to, to dobrze było? To do, Wszystko było dobrze. Wszystko i leci w to. Ale tro, po części zgodzę się z tą połową sali, która wychodzi. W połowie może. Ale też jest też połowa we mnie, która mówi: No jasne, że to powiem. Właśnie, jego mówię, fani tylko na to czekali yeah, nie? ludzie yeah, bo... którzy go nie znają stary jeszcze dokończy tą nagrodkę, że ja <grym> e, e, <s> <grym> widzę się po występie jesteśmy przy barze on dalej na ja na jego pozycji po prostu mówię no stary dlaczego dlaczego ty to zrobiłeś? dlaczego to powiedziałeś Przecież było tak dobrze po co ty to powiedziałeś? ja na to mówię oh mate, because this is comedy i że to jest komedia ja mówię takie no wiem ale nie myślisz że jakby za daleko że myślisz że On no, mówi Well, maybe in hindsight. <laughs> no, z perspektywy czasu może. Z perspektywy, ale w momencie insynuowanie, że wybiłeś tak. 12 dwunastoletniej dziewczynce zęby. w no. czym problem. problem? <laughs> Kontekst jest tak. tutaj królem. E, nie bo to jest też taki. Są tacy ludzie chyba, nie? Ty spotkałeś więcej niż ja. Ja przyznam, że m, jestem w stanie na, nawet nie na palcach jednej ręki, ale na jednym palcu jednej ręki policzyć. E, osoby, które właściwie poświęciły więcej weż, tej swojej duszy takiej tej komedii, nie zawsze to wychodzi na dobre wbrew pozorom, ale którzy powiedzą wszystko, tak. sześciusieńko, tylko żeby ktoś się zaśmiał, nie? Tak, no. nie widzą z tym żadnego problemu i czy ty sądzisz, że to jest to jest jakaś tam. Czy też jednak musisz sobie wy, wy, wybrukować jakieś ulice, po których będziesz przemierzać te, te, te ścieżki komunalne? Wiesz, ja też ja nie jestem żadną wyroczną, jeżeli pytasz się mhm. mnie osobiście, to e, ja przede wszystkim dla mnie jakimś takim wiesz, motywem przewodnim, to jest że ja nie, tak naprawdę nie chcę nikogo krzywdzić. Mhm. I to zarówno jakby obiekt żartu, jak i e, wiesz, osoba, która może być pokrzywdzona przez to, że jakąś jej tajemnicę wyjawiam. Jasne. Nie? Więc dla mnie to jest bardziej kwestia, wiesz, ja. Z, e, Zresztą w ogóle ja miałem kiedyś taką zasadę, którą sobie mm -hmm. wprowadziłem, że jak mam jakiś żart i nie jestem pewny, czy mogę to powiedzieć, czy jak gdyby powinienem, to sobie zadawałem dwa pytania. Po pierwsze, czy jeżeli obiekt tego żartu będzie na widowni, czy go opowiem. Mm -hmm. Na zasadzie, jeżeli mówię coś o czarnych, to jeżeli jest czarny na widowni, czy ja to dalej opowiem i dalej opowiem to w ten sam sposób. Czy powiem? wiesz, czy będę yes, się tego wstydzić. Yes, yes, Stare, wszystkie dowcipy, gdzie, mm -hmm. y, wiesz, z kogoś się naśmiewam. W mojej głowie ta osoba może być na publiczności, ja będę to tak samo mówił i wręcz, jak gdyby chcę, wiesz, zmusić ją do śmiechu bardziej i, i nie mam z tym problemu, prawda? Mm -hmm. A druga, i to faktycznie trochę dziwna, to jest, że co by moi rodzice na ten temat powiedzieli. I ja wiem, że moi rodzice często są e, troszkę. Wiesz, Wyszliby w połowie, tak, <laughs> tak. Nie, no, moi rodzice przychodzą na mój stand-up i oni tego nie do końca kumają, ale jak gdyby rozumieją. Że to jest coś, czego nie rozumią. Mhm. Nie? Więc. E... Tak jak my tego zdania. <laughs> Słuchaj, ja w że się perfekcyjnie to zdanie ułożyłem. A się zdziwiłem, bo miałem takie coś, A, to, coś Wszystko to się zgadzało, odmiana była na miejscu. Uu, Więc, nie, ale rozumiem no, te zasady, no. są one zdroworozsądkowe w wzoru, bo potrzebujesz jakby bądź takiego kompasu e, ob, obiektywnego, który polega tak. na tym, no dobrze, skoro taki jest przedmiot tego żartu, e, jeżeli. Ta, ten przedmiot to też jest jednak osoba i ona ma prawo się odnieść do tego, a dodatkowo masz jakby taki subiektywny, dodatkowy kompas moralny w, w postaci rodziców. Choć, nie wiem, czy chcesz o tym rozmawiać? Ja wiem, nie, że, no, to, Jan... że no, tak. rzeczywiście mieliśmy kiedyś występ w twoich rodzinnych okolicach. A. Nie mówię o Indonezji, ale... No, w Zalesiu Górnym. Tak, w Zalesiu i tam właśnie była interakcja z twoim rodziną. Zresztą to był Uff. koszmarny Uff. występ, trzeba przyznać, jeden z bardziej hardkorowych. Najbardziej mi się podobało, jak niczym w filmie horrorowym padały wszystkie elementy obsługi. Czyli światło, tak, to, 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 to dźwięk i prąd, i ogrzewanie. O Jezus, to był legendarny występ. A ja jeszcze właściciel wtedy... na zewnątrz stał z petem i się śmiał. Skubany, no dam. Ja to, stare, jeszcze pamiętam, że ja wszedłem na scenę i ja wtedy testowałem beat o tym, że Foka gwałci pingwina, Racja, gdzie tak. e, nawet w formie skończonej jest taki e, hit or miss, a, a, tak, or... Or... a tutaj jeszcze jak nie był dokończony i wyszedł, wyszedłem ja, który mówi, jebać pingwiny, trzeba gwałcić Foki, nie mogą się kurwić, wiesz co, takie po prostu odkrywanie tego cokolwiek, co tam Aha. jest um, i mój ojciec z tyłu, który pierwszy raz jest na moim stand-upie, no... E, po, w sensie powiem Wam, że powiem Tobie, no, no. że e, po tym wieczorze Wy pojechaliście od razu. Ja zostałem z ziomkami, bo nie chciałem wracać do domu. Wróciłem o drugiej trochę pijany i ojciec czekał. Ojciec czekał. Z zapalonym światłem mama zeszła w szlafroku i były rozmowy okay. o tym, do czego to moje życie prowadzi. Yes. Ale nie było tej folii rozłożonej, także nie było <laughs> tak, że. Uh, you nod. Co <laughs> zawiodłeś. <laughs> Nie no to jest trudne, rzeczywiście, jeżeli się e, zwłaszcza po wiesz, no jakby twój ojciec się zajmuje rzeczą e, c, zajmował, od, od, zajmował. W dyplomacji. Tak, tak, mhm. tak. I, I matka też rzeczą, która właściwie um, zasadza się na zgrabności słowa i na niedopowiedzeniach. Jasne. <laughs> tu Mamy raczej. Dlaczego. Do czego, Do czego kurwa? No właśnie. Dlatego też wspomniałem o takich ludziach, którzy dużo powiedzą, bo nie zaliczam ciebie do, do tych osób. Ja zawsze uważałem, że tam jest dusza, która jest przede wszystkim nakierowana, żeby na to, żeby wszyscy czuli się dobrze w tym momencie. Często twoim kosztem, niestety. Na maksa, na maksa. Ja w, ogóle, ja w ogóle i to jest nie świadomy wybór. A nie obawiasz się, że, że to odium takiego, że zbierasz te wszystkie strzały na siebie chociażby przez własną komedię, która cię. Pozycjonuje niżej. Tak, że nie boisz się, że tak ludzie mówią. A po co miałbym pójść na kolesia, który nie wie, jednak? Eee, nie, zupełnie. Mhm. zupełnie nie. Wydaje mi się, że po pierwsze to jest. Dla mnie to jest jedyny punkt widzenia, z, z, z którym ja mogę mówić. Mm -hmm. w sensie, Bo ja naprawdę nic nie wiem. To też nie jest tak, że ja trochę. Wiadomo, że trochę podkreślam to, trochę to wyokrąglam, mm -hmm. ale wiesz, na no STAME ja mam 26 lat, co ja wejść teraz i wam mówić, jak powinno się żyć, co się w polityce dzieje. Ale ja nie wiem tego, nie. Tak, ale na przykład ten ko komik dookoła świata jest oparty na jakby na twoich przeżyciach i też dotyczących y y sfer, które prawdopodobnie. No, 95% osób będących na publiczności nie wie. Nie, tak, przynajmniej osobiście. Nie? I wtedy, jakby, jeżeli. <laughs> sobie tam zakładasz, na nich podwójnego Nesona. Oni nie wiedzą, a ty udajesz, że nie <śmiech> <to> <śmiech> No tak. No, kurde. Ja wychodzę z założenia i naprawdę wychodzę z założenia, że w, w, piszę dla publiczności, która jest mądrzejsza ode mnie. W okay. sensie czasem zdarzają się sale, gdzie wiem, że, powiedzmy, mam więcej, nie wiem, informacji, doświadczeń niż. Nie wiem, średnia osób na sali, ale jak piszę, to mam wrażenie, że ja muszę właśnie doścignąć swoją widownię mm -hmm. i jak gdyby stworzyć tak zakamuflowany żart, żeby nikt się tego nie spodziewał i że, no nie wiem. E, czy boję się, że jeżeli ja się stawiam w takim świetle, ludzie będą na to, e, jak gdyby, gorzej patrzyli? Zupełnie. W ogóle do momentu, kiedy zadałeś mi to pytanie, nie myślałem o tym w tych kategoriach. Mm -hmm. W sensie, że dla mnie to nie jest żaden aspekt, który jakoś się przejawił w, w moich obawach. Mm -hmm. nie? Jasne. Yy... O twoich Obamach. <głos> 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 nie, bo e, wspominałem o tym, bo dokładnie, e, chyba przed wczoraj miałem okazję obejrzeć sobie Pita Davidsona e, niedawno. O program. też go oglądałem. No. Jak ci się, się podoba w ogóle? Pierwsza historia jest fenomenalna. Niesamuj. Mega mi się podoba i całe to intro, e, że w sumie ja trochę podobnie zrobiłem, ale nie do tego stopnia, że zaczyna i po prostu mówi mi historię, i później leci intro, i później zaczynamy stand-up. Yy -y. Bardzo mi się podoba ta formuła technicznie i. E, w sensie, on ma niesamowity styl, bo jest niedopracowany? Bardzo. Bardzo, ale masz takie... Tam była bomba chyba, praktycznie. Znaczy, ale ja mam wrażenie, że on chyba tak chce, w sensie, no. że ten niedopracowany styl, ja taki, że on jest, czy on jest aż tak dopracowany, że, że dopracował tak. niedopracowania? Can Michael też tak robi często chyba, nie, że to są jak, ale tam to widzę, że rzeczywiście te wszystkie ruchy są, ale tutaj to jest aż tak się, że... Serio? nie Będą tego drugi raz nagrywać? No dobra, bo wiesz, że sam masz za sobą ileś tam nagrań i, tak. i, i ja też znam, znamy y, ludzi, którzy wiesz, dziesiąte nagranie, jeszcze raz sprawdzimy, Tak. Okay. a tu wygląda jakby okej, okay. robimy to. Ja swoją drogą od razu ci powiem, y, mm -hmm. jako komplement, to że twoja rada, którą mi dałeś a propos nagrywania, bardzo długo do teraz ze mną została, uh -huh. w sensie, że... Ty... Żeby tego nie robić. <laughs> żebyś skończył z komedią. Jurkiewicza, cytuję, że to jest jego ulubiony tekst. Tak, do śniadania praktycznie. Za każdym razem. No. Podoba mi się ten tekst, ten zatrzymaj i skończ z komedią. No, ale, no. ale co, że. Start... Nie, że ty mi powiedziałeś właśnie, że żeby nie ścigać tego najlepszego występu. Że jak my zagramy występ 200 razy, to szansa, że nagrasz najlepszy jest minimalna. Nie, jak za, jak nie nagrasz nie. ten, który był reprezentatywny, <laughs> nawet trochę gorzej. To go bierz. Te. A ściganie tego najlepszego występu to jest. No, tu masz szczęście, że w sumie w Radomiu tam jest bardzo fajna publiczność też i oni są bardzo responsywni. Stary, miałem pierwszy rząd, był pusty. A, okej. Okay. Pierwszy rząd, nie widać tego na nagraniu, ale yy, wiesz, Szulowski tam był chyba trzy tygodnie wcześniej, miał 450 osób na tej sali, Aha. na balkonach i tak dalej. Ja miałem stary 200, Jasne. a powinno było być 250, Jasne. Zadzi, więc to też pykło, ja Jasne. nie mówię, ale to nie był, to nie był pewniak. Mm -hmm. Jak jechałem do Radomia, to nie było tak, dobra, dzisiaj rozbiemy. to raczej... Jakby... Nikt tak nie myśli. Wektor <laughs> się nie zgadza, ale kwestia jest, że... Yy, nie, bo picie Davidsonie, bo oglądałem, co też trochę przypomniał mi ciebie. Yy, a, o, mi. A? A, bardzo utalentowany człowiek, miałem wątpliwości, tak samo jak ty. I um, no, to jest to... pierwszy komplement, jaki już życie słyszałem. Oczywiście. No chyba. Serio? Pierwszy, nigdy Ci go nie mówiłem? Że mam wiesz, to co, tak szczerze, teraz to zabrzmiało dziwnie. dziwnie. Sensie Był takie... nagrane, jak to nie, ale, ale nie Dobra, sobie. mam to, mogę. Ja umierać. wierzę w Twój talent. Kwestia jest też taka, że widzisz, Davidson miał tam oczywiście nieporównywalne. To są jego problemy głównie osobiste, wynikające tam z uzależnień i tak dalej. ale on rzeczą, którą postawił, i ona jest też czasami tam przebija, że. Gdy był w SNL-u, e, zauważył, że e, tendencja wszystkich piszących, w on dalej jest w SNL, e, w Saturday Night Live, spycha go na poziom e, na pozycję takiego młodego kolesia, który. E, tak. No, Nie wiem, czy tak to powiedziałem, jak Alan. No. E, Ale chodzi o to, że zawsze go umieszczali właśnie w takiej postaci kolesia, który jest odbitką do tak. żartu, jest nieogarniętym typem. Tak. Nie boisz się czasem, że sam się tam tłaczasz czasami? Wiesz, że tak jakby przybierasz te role. Tak. Nie, zupełnie się tego nie obawiam. Mhm. Zupełnie, bo to jest dla mnie komfortowa rola. Mhm. Yy, szczerze w tym, jak gdyby w tej roli też jestem w stanie przemycić myśli, które, które mają więcej wagi. W sensie, że mhm. mam wrażenie, że udaje mi się podczas występu powiedzieć, wiesz, coś z innej perspektywy, mimo że ta postać jest dalej mhm. jak gdyby ten. Nie, zupeł zupełnie tak nie czuję. No dobrze. No. Nie, no to bardzo, bardzo dobrze. To, to dobrze, że tego nie wiesz. Dobrze, że tego nie czujesz, bo tak jest. Jesteś nieświadomy. Jak ruchim nie jesteś? Pytałem dla mnie małpko. Katarynka, katarynki. Nie wiem, mogą też leki gadać, bo ja strasznie mało leków biorę, wiesz? Nie, ale tak, po za prostu... Mało? To nie jest ocenne, ja tylko mówię, że jakby z doświadczenia tego, co powiedział Pete Davidson, mm. jakoś mi się sama ta paralela ukuła w głowie, ona jest otwarta jakby. Pytam się ciebie. Kuma, o co ci chodzi? Mm -hmm. Nie czuję tego zagrożenia, wiesz, mam nadzieję, że, że nie nastąpi, a jak nastąpi, no to będę pamiętał twoje słowa. <laughs> In case of this break glass. E, czyli e, tak. Nie, no to bo, bo, Ciekawy był ten specjalny. Naprawdę był interesujący zabezpieczenie. Był krótki. Tam tak, było wiele no momentów, gdzie tak. Mówię, jest on. Toś jakby. Tak? Ok. Mm. Słyszysz jakieś kilka śmiechów. Gdzie on to nagrywał, nie miałem pojęcia, ale wygląda no, jak. Jakby mała salka, nie? Najdrętwiejsze no. miejsce na ziemi, gdzie przyszli, wiesz, jacyś tacy, co się obrażają. Typy. Ale czy nie doceniłeś tego motywu, że trwa tylko 40 minut? To mnie tak ucieszyło. Ja, ja to samo miałem. Spojrzała ja takie, tak. Spojrzałem okay, ja tak. nie, bo ja e, siedziałem tak. E, Tutaj zresztą drugi raz będzie przywołany Harry Zalewskiego, poleca ten. Ja czasem tam oglądam, właśnie mi się nie chce oglądać specjalu, ale czasem czytam Harry'ego Zalewskiego, jak on mówi pisze o speciale hmm. mówię, To, 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 to. Ja mówię, ty kurde, o ck mówi, no to obejrzę, nie? Ale to obejrzę tylko ten fragment o ck bo hmm. mówi, że na początek. Ale patrzę, 40 minut, nie no, to spokojnie hmm. mówię, że cały. Tak, nie no. Problemu. Jeszcze zdążę. Fajnie, to jest doceniam. Na maksa. Zwłaszcza, że, że jest raczej no, tendencja do nadprodukcji tam czasami, nie? Chociaż w Stanach mniej niż w Polsce, to też trzeba przyznać, nie? Tak, no u nas w pewnym sensie, mam wrażenie, że na polskim scenariuszu powstał wyścig, kto dłużej będzie mówił. <głos> <głos> nie wymieniając konkretnych nazwisk, ale wiemy o kogo chodzi. O, w sensie, o kilka osób. Też. O kilka osób też, żeby było, ja, tak. Ja, ja stary, ja nawet szczerze że pamiętam, ja czasami też czułem, że jestem w tym wyścigu. Że jak gdyby z dumą mówiłem to, że byłem od 90 minut na scenie. Aha. i jeszcze tak, to jest, że przynajmniej to było na żywo, gdzie jest aura, że mogłem sobie na to pozwolić, że sobie testowałem, ale i tak to mówiłem z dumą. W moim zdaniem, z dumą się powinno mówić, że byłem tylko 60. To, to jest. Tak. Zrób 60, dobre, mój Boże. Nie wymęczyć nikogo. Nie, nie potrzebny, schowaj swoje go. To nie jest teatr. <noise> tak. No. <noise> że musisz się dowiedzieć, co jest na końcu, tam. O a to ten zabił no fuck mogli to kurwa 40 minut powiedzieć to bym zdążył jeszcze przed, przed tym przed na powtórki Ligi Mistrzów bo jak wiemy to są te same grupy ludzi no tak no oczywiście <laughs> przychodzą na jedne na drugie bardzo zainteresowani o Jezus słuchaj e, będziemy powoli się zbliżać do końca bo wiem, że też będziesz miał przed sobą podróż także kupię żebyś rozkojarzony gdzieś tam jechał A ty jesteś człowiekiem podróży homowiator można powiedzieć to prawda <laughs> to, to jest prawda. człowiek który rucha wiaty. Tak, no. Ja to jestem prawdziwy huragan seksualny. O, to jest tak normalny dosz. Nie, ale słuchaj, no, metodą, rzeczą taką, która jest jakby stałym ale ty... punktem tych rozmów. No. jest coś, co, o co, że na sam koniec jakby zwykle polecenia jakieś książkowe. No, może my we dwójkę nie dyskutujmy, jaką tą książkę byśmy obopólnie polecili. Bo to mnie o to chodzi. Przecież na wakacjach przeczytałem Aha. dwie książki, które Jasne. w sumie są tą samą książką. Aha. I którą na maksa polecam i zresztą uważam, że centralnie powinna być obowiązkowa. I powinna być w szkołach. <laughs> Minecamp. Minecamp. <laughs> Nie, e, Homodeus i Homo sapiens. Charakteryk, oh, tak. Tak. No, w sensie, e, ja przeczytałem je obie pod rząd i tam się trochę powtarzają mm -hmm. e, myśli, ale to jest tak naprawdę ugruntowanie wiedzy. Wiesz, w, tak. w, homo sapiens jest pierwszy w Homodeusie, niby on wygląda w przyszłość, ale tak naprawdę. Jak opowiadasz o przyszłości, to mówisz o teraźniejszości. A żeby powiedzieć o teraźniejszości, to musisz powiedzieć przeszłość, nie? W sensie, że to tak naprawdę te czasy są zawsze jak gdyby, ze sobą powiązane. lidarne tak. E, tak, to też nie jesteś pierwszą osobą, która poleca tę książkę tutaj na tych. jest onach. niesamowita stara. No, tak, jak się nie uważało w szkole, to w ogóle musi być odkrywcze. Ale... Nie, no, <laughs> nie, nie żartuję. Nie, no, no, to, no, jest, no, no. to jest bardzo niewiele, co powiedziałem. No. Prawdą jest, że pan e, Yuval Noah Harari, jak się nazywa mm. profesor. Ma zdolność do syntezy niesamowitą, po prostu zbiera rzeczy, tak. które zdają ci się oczywiste i układa je w sposób e, zajmujący do czytania, trzeba tak. przyznać. Ja nie byłem wielkim fanem jego kolejnych tam publikacji, bo jest, mogę ci nawet zresztą pożyczyć, 12 lekcji na XXI wiek. Chętnie pożyczę, Proszę cię no. uprzejmie, ale tam za bardzo, e, wiesz co, robi gałę temu Zuckerbergowi i innym tam kurwa tym... Tak, Sprzedał się? Ale Za mówi, lajki. Nie, ale nie, chodzi, chodzi mi o taką technokrację, nie? Że tam... Hmm. Kurwa wszyscy się przeszczepimy do robotów, będzie zajebiście. Dawajcie. Aaaa! <grym> Może nie tak jest to napisane, ale... <grym> 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 Bardzo by mi się podobała taka książka, która jest... <grym> w każdym dniu codziennie. Aaaa! <grym> I tylko ty spina na okładce. Aaaa! <grym> Patrz, ty bez robota. Bleh, bleh. Dla Ciebie sowa. Fajnie jakby opra tak robiła, tak zaprosiła tam dzieci i tak Zajrzyjcie pod ten, pod krzesła Dla Ciebie sowa i wylatuje sowa taka pojebana tam brudna sklopa eee. Słuchaj, dobra, nie będę Cię przetrzymywał eee, Ja też się trochę za dużo zagadałem, więc Mamy spokojnie chyba materiał jeszcze na drugą rozmowę. Myślę, że to jest... Myślisz, bezem... że dwie rozmowy z tego zrobisz? Nie, uj, pół, ale... <laughs> Mordor, chodzi ale... mi o to przyjść na drugą rozmowę, jeszcze bo ta raz. się nie udała. Tu trzeba dograć kilka rzeczy. Nie, ta się <laughs> udała bardzo dobrze, dziękuję. dziękuję ci. Oczywiście moim gościem był Piotr Szyłmowski. To ja, dziękuję. Tak jest moim za to... rozmówcą był Bartosz Zalewski. <laughs> I też ten koleś, co przyniósł jedzenie. Tak, tak. E, to było, moi drodzy, nieporozumienie.